Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo, bardzo i to bardzo Wam dziękuję. Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Wito Bambino. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Dzisiaj u mnie Kasia z Mikołajem. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj skończyłem książkę. Jeszcze raz. Nie mylić z miłością? Ty, co ty, Kasia, myliłaś z miłością, jeżeli chodzi o taką relację mama-syn? No, wydaje mi się, że tak, te, te, takim absolutnie kluczowym tematem, który, którego nie zrozumiałam bardzo długo, hmm. ale za późno, to jest to, że, że dzieci nie są nasze. To znaczy, one są z nas, ale, ale myślę, że to jest pomyłka w myśleniu rodziców, że traktują dzieci jak, jak własność, hmm. że, że to są... Że to są istoty, którymi można w dowolny sposób po prostu mani manipulować, nie wiem, ustawiać i przestawiać, jak, jak, jak lalki, jak zabawki. Mi stosunkowo późno dotarło do mnie z taką pełną siłą, że, że to jest człowiek. I to, że on jest na przykład niższy, bo jest mały, w sensie ma trzy latka, dwa, czy tam coś, albo jest w ogóle, nie porusza się, to nie oznacza, że to nie jest. Że w tym, w tym małym ciele nie zawiera się pełnia potencjału człowieka, po prostu. Mhm. Więc, że on jest niezależny, że dobra, mieszkał we mnie w kawalerce pod sercem, ale to nie oznacza, że, że ja mam prawa. Mhm. No dobra, ale ty, Mikołaj, na przykład czułeś się jakiś taki uwięziony w tych zasadach, które narzucała ci mama? Znaczy, wiesz co, ja myślę, że każda taka osoba dorastająca ma taki moment w życiu, że się czuje nawet już nie tylko jakimiś, powiedzmy, że ramami wyznaczonymi przez rodziców, tylko nawet troską o trochę uciemiężony. Jakby młode osoby, w tym też ja na przykład, jakbym mało nie rozumiałem do końca, że czasami troska to nie jest chęć ograniczenia, tylko że to jest faktycznie troska ze zmartwienia. Jakby wtedy się przed nią burzysz, starasz się jakby postawić na swoją niezależność, pokazać, jaki jestem niezależny, zamiast spróbować z tego wyciągnąć lekcję. Myślę, że to jest na przykład rzecz, którą której ja do końca nie rozumiałem. Nie rozumiałem troski jako troski, tylko troski jako mówienie mi, co, co ja powinienem zrobić ze swoim mm -hmm. życiem, trochę wbrew mnie. I dopiero z czasem jakby zrozumiałem, że to tak nie wygląda, że, 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 że czasem rzeczy, których nie chcę usłyszeć, mm -hmm. jakby one nie są mówione po to, żeby sprawić, że ja mam mniej praw czy mniej do powiedzenia, tylko po to, że, żeby faktycznie jakby dać mi jakąś wskazówkę, jakby, do której zresztą też musiałem dorosnąć. Ale jak ty na przykład byłaś taka potwornie zazdrosna o swoich partnerów, to dziecko też byłaś potwornie zazdrosna? Nie. Właśnie mam wrażenie, że z taką jakby naprawdę formą miłości bezinteresowną mm -hmm. miałam do czynienia w relacji z dzieckiem. To znaczy, najbardziej jak to możliwe w tamtych latach mojego życia, kiedy jeszcze głupia byłam po prostu, jakaś taka niedojrzała emocjonalnie. <laughs> Czyli ym, no. Teoretycznie narzucałam mu, no ale to z kolei system mi narzucał pewne, że tak powiem, postawy. Typu, że my się głównie kłóciliśmy o, o szkołę mm -hmm. i o sprzątanie. I sprzątanie. Natomiast, natomiast poza tym nigdy na przykład nie byłam zazdrosna o dziecko i o jego na przykład potencjalne, nie wiem, jakieś sukcesy. Albo o to, no po prostu, no nie no, tutaj było absolutnie bezinteresownie i choćby on był nie wiem jak czasami okrutny w słowie dla mnie, albo, albo w zachowaniu, no bo, no, też tak No ja w wiem, w, to, to, to jest, to do to tego wątku, wątku przejdziemy, człowiek. to jest ta, świetne. W słowie albo na przykład w zachowaniu tak jakoś, że, że no, no, siwiałam pod, 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 pod farbą do włosów, no to ym, no to muszę powiedzieć, że zawsze, nigdy nie miałam wątpliwości co do tego, że ja go bardzo kocham, czyli ta miłości różnego rodzaju do partnerów Podlegały pewnego rodzaju mm -hmm, dywagacjom. No tak, typu, że, o, nie, ja już go chyba nie kocham. Albo nie, 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 nie mogę. Być. Tutaj jakby, jakby miałam zawsze głęboko świadomość, że to jest po prostu na życie. Mm -hmm. Póki jestem, to, to, to ten człowiek bezwarunkowo będzie przeze mnie kochany. Choćby, nie wiem, choćby nawet rozłam między nami nastąpił, to i tak. To mam. No dobra, a miałaś jakieś oczekiwania? Jednak ty byłaś dzieckiem, do, dookoła którego było bardzo dużo oczekiwań. Zastanawiam się, tak. czy to był błąd, który powielałaś. No jasne, że tak. A no to czy... jakie miałaś oczekiwania wobec tego młodego człowieka? Ja tylko chciałam, żeby po prostu w szkole było okej, okay, no. Nie, 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 ale, ale, ale wizualizowałaś sobie, że on ma zostać premierem tego kraju. Nie, o nie. Tutaj nie. nie, 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 nie. nie czy akurat... ja w ogóle nie miałam takich oczekiwań wobec niego, ja po prostu jedyne o czym marzyłam, żeby on był szczęśliwy. Mhm. Właśnie też chciałem powiedzieć, że ja myślę, że to nie była, jakby moja mama nie miała wizji mnie jakby w na konkretnym stanowisku, mhm. ale to co zawsze trzymało, pamiętam, że jak byłem bardzo mały, to już mi powiedziałaś te słowa, że niezależnie od tego, co będziesz robił... Pamiętaj, że pewnego dnia staniesz przed lustrem i chcesz w tym lustrze zobaczyć szczęśliwą osobę, która jest kontent ze swojego życia. Więc jakby ja mam wrażenie, że jakby jak już ci zależało na jakiejś pozycji mojej w świecie, to nie była konkretne jakby stanowisko nie, czy tam nie. robota, tylko żeby to była po prostu pozycja człowieka, który jest kontent sam ze sobą. Mhm. Jakby, czyli tak naprawdę nieważne, co robi, wstaje rano z jakimś poczuciem, że robi coś, co chce robić, że odnajduje się w tym, że czuje do tego pasji, i chęci. Czyli to bardziej. Nie chodziło o konkretne stanowisko, tylko bardziej o moje podejście do życia i, i o to, żebym z niego korzystał faktycznie w szczęśliwy sposób. No dobra, ale miałeś coś takiego na przykład, że patrzyłeś na, na mamę i mówiłeś, ej, ale ty oczekujesz tego ode mnie, ale ty to w ogóle nie masz tak poukładanego życia, jak chcesz, żebym ja miał poukładane. Na, znaczy, kurczę, chyba w każdej relacji z, przede wszystkim jakby jak jest relacja z rodzicem, to jakby rodzic chce, żebyś nie powielał jego błędów. No tak, wiesz. Jakby wiadomo, że, by, że były sytuacje, w których na przykład, no nie wiem, no, 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 no mama na przykład mi powiedziała, że mam bałagan w pokoju, ja miałem takie na no, tym, masz w garderobie, no jakby <laughs> 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 oczy, oczy, oczywiście, oczywi, oczywi, że tak. Ja no. oczy, oczywiście, że tak, ale to też jakby, no, mam, mam wrażenie, że to jakby. No, no my, my sobie koniec końców tego tak nie wytykaliśmy mm -hmm. palcem, bo to też nie o to chodziło. Jakby wiadomo, że jakby były pewne rzeczy, z którymi ja miałem, miałem taką sprzeczność, że no dobra, no, ale ty też tego nie robisz, ale z czasem zrozumiałem, że, że chcesz, żebym ja to robił, dlatego że sama widzisz jakąś problematykę tego, że tego mm. na przykład nie robisz. Że na przykład problematyką dla ciebie jest to, że nie sprzątasz, i widzisz, że to jest że chciałabym, żebym ja to robił. Na przykład ja teraz rozumiem. Tak, że... I on był moim lustrem. I, na i, przykład, tak, ja no. teraz rozumiem, że że na przykład to też było po to, bo ja teraz teraz po latach, jakbym byłem mały, to ja miałem takie, okej, okay, jestem osobą inteligentną, przecież osoby inteligentne zawsze mają bałagan, nie? No tak jak sobie tłumaczyłem sobie wiadomościami z internetu. Tłumaczyłem to sobie jakimiś takimi ciekawostkami mm -hmm. z internetu a propos tego, że Einstein miał bałagan na biurku, no to przecież ja jestem prawie jak Einstein bo miał bałagan na biurku. Ale z czasem zrozumiałem, że jakby to też na przykład ten bałagan nie jest tak naprawdę, że to nie jest problem jakby bałaganu, tylko jakby też jakiejś dezorganizacji takiej. Ja jestem, potrafię być bardzo zdezorganizowany, jakby łatwiej się żyje w głowie, jak masz wokół siebie czysto, no. Tak. Ale to jak ty mówisz na przykład, że byłabyś lepszą mamą, bo w wielu wywiadach to podkreślasz, to co, nie cisnęłabyś go po prostu o naukę i nie cisnęłabyś go o bałagan, to jest tyle? Wiesz co, nie wiem, może, może, może na przykład w kwestii bałaganu yy, miałabym, chciałabym, żeby, żeby Sprawdził, czy mu się podoba porządek poprzez y, obserwacje, na mm. przykład mnie. Czyli może miałabym porządek większy, Ej. nie? Ale jeśli chodzi na przykład sobie, to, to, to jest, mówię, to jest bardzo kontrowersyjne, co powiem, ale szczerze powiedziawszy, i wiem, że to jest chyba niewykonalne w ogóle, ja chyba bym go w ogóle nie posłała do szkoły. Tak, Gdybym mogła. Naprawdę. Uważam, że mm, przynajmniej chciałabym mieć taką możliwość, żeby to sprawdzić. Wydaje mi się, że wolałabym, żeby był człowiekiem, który uczy się życia poprzez, nie wiem... Doświadczanie świata po prostu mm -hmm. tu i teraz w różnych miejscach, a nie poprzez wkuwanie bezsensownych moim zdaniem wielokrotnie rzeczy do, do tej małej początkowo głowy. Mm -hmm. A szkoła w ogóle dla Ciebie chyba fajnym miejscem, czy... Ło, uh, wow, mój Boże. Straumatyzowane <noise> dziecko. <głos> nie <głos> nie zaraz nie. dowiemy się tylko wszystko. <noise> ja, ja oczywiście nie będę tutaj mówił o, jakby o konkretnie, gdzie chodziłem do szkoły, też nie chcę komuś robić kłodupy, tak by to powiedzieć, ale... Jakby ja trafiłem na przykład do podstawówki, której bardzo duży był nacisk na rywalizację między uczniami. Bardzo, bardzo duży. Bardzo nas porównywano ze sobą i bardzo wyrabiano w nas podejście pod tytułem nie, radź sobie ze swoimi, yy, nie, nie radź sobie z sytuacją, w którą się znajdujesz, jakby zmieniającą tylko jakby hmm. miej to gdzieś. Czyli na przykład ktoś jest wobec mnie wredny, to takie dobra, nie, nie przejmuj się tym, jakby... Takie było u nas podejście w szkole, pod tytułem Nie przejmuj się. Więc ja generalnie szkołę nie wspominam za dobrze. Poza tym ja przez całą szkołę się czułem jak kretyn. Jakby przez całą szkołę się czułem jak osoba, która jest niepojętna, a to dlatego, że miałem problem na przykład z wkuwaniem matematyki. Sprawia mi to potworny problem, ponieważ ja nie czułem, że to jest coś, co ma mi przynieść jakiś benefit. Nie nauczono mnie tego, że to może przynieść w ogóle benefit, jakby jakikolwiek. Więc ja się czułem w szkole źle, a powiem szczerze, że jakby taką chęć posiadania wiedzy rozwijania się, szukania nowych, nie tylko też zajawek, ale ogólnie pasji w życiu, hmm. sposobów do realizowania się, nabrałem dopiero po szkole, kiedy zrozumiałem, że to jest coś dla mnie ważnego, że ja chcę pracować nad sobą. W szkole czułem tylko jakby potrzebę wypełniania jakby od A do Z od poszczególnych rzeczy, czyli na przykład nauczyć się do egzaminu. Ale jakby nigdy, mam wrażenie, że w życiu nie zostało mi przedstawione jakby, czym to może owocować w przyszłości. I ja przez to się źle czułem w szkole, bo czułem się, jak nie, nie czułem się do końca jakby miał świadomość, a propos do czego jest przydatne to, co ja robię. Jakby mm -hmm. nie miałem też, jakby nie, nie miałem wyobrażenia na temat siebie, że ja chcę być tym, ja chcę być tamtym, że chcę być piosenkarzem, albo chcę być, nie wiem, kucharzem. Jakby kocham gotować, więc równie dobrze mógłbym być tym. I na przykład. Nie, nie rozumiałem tego, że, że, że poszczególne rzeczy w szkole mogą mi się przydać, więc się tam trochę męczyłem, szczerze mówiąc, się mam powiedzieć. Okej, okay, no ale to też jest bardzo ciekawa perspektywa. I też zastanawiam się w ogóle, kim wy dla siebie byliście. Powiedzmy nam do 15, 16 roku życia. Jakbyście mieli zdjąć funkcję mama i, i syn, to kim byliście dla siebie? Jak siebie traktowaliście? Co było waszą codziennością w tamtym czasie? Nie wiem, no, ale w jakim sensie? No takim, że na przykład on, Mikołaj, przychodzi do, do domu i. Jak ich jak siebie traktujecie? Jak do siebie mówicie? No bo dzisiaj brzmi, brzmi to wszystko w ogóle jakbyście idealnym duetem byli. To naprawdę zastanawiamy też moment, do, w którym momencie dochodzi do tego, kiedy widzisz w nim partnera do rozmowy, do którego momentu traktujesz go mówiąc kolokwialnie jak gówniarza, a kiedy widzisz, że to jest gość, z którym naprawdę możesz dzisiaj skonsultować jakieś rzeczy związane z twoim życiem. No więc ja myślę, że, że u nas zaczęło się tak robić jakoś bardziej partnersko. Zaczęło, mhm. kiedy się wyprowadził z domu. Gdzieś 2.17 dopiero. No, No, nawet tak. Tak, no 2017, 2018, 2018. Wtedy, wtedy rzeczywiście to drgnęło. No, ale potem mieliśmy również jakieś tam inne sytuacje, jakieś takie życiowe i tak dalej. Natomiast takie pełne wrażenie, że po prostu ja zobaczyłam w niej innego, <tryk> czego ja to nie wiem, ze trzy lata temu, że tak poczułam podczas jednej z naszych rozmów, że je, ja, ja słyszę, że mówi do mnie człowiek, że no nie wiem, no ktoś to mi imponuje, ktoś to mnie zastanawia i na przykład mnie uczy. Że jest odważny, że po prostu no zupełnie inna jakby odsłona tej relacji mi się objawiła. Natomiast wcześniej to był po prostu dramat no, dla mnie. W sensie, że jak wracał ze szkoły, to ja byłam w stresie, ja byłam w stresie każdego poranka, że trzeba iść do szkoły. Woziliśmy zawsze, mieliśmy jakiś taki odjazd, że, że od pewnego momentu miał szkołę najdalej, jak tylko się da, więc w korkach po prostu jakiś taki koszmar wożenia. Potem powrót, ym, potem żeby po niego pojechać. Ja byłam strasznie przerażona. No niestety to jest okropne przekleństwo dla niego, że ja się bardzo niego bałam zawsze. Czyli ym, no bałam się na przykład go puścić samego autobusem, nie? Mhm. więc jeździłam. Ale z drugiej strony też się denerwowałam, że, 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 że jeżdżę. Od, kiedy już miałam prawo jazdy zaznaczam, bo wcześniej to Paweł jeździł. Ym, no i ten stres, czy zrobił lekcję. Ale widzę, że, że chyba nie robi, bo chyba w coś gra. Więc, więc <grymny> jęczenie je, mu, jeńczenie, że lekcje, że lekcje. Czy zrobiłeś? Tak, zrobiłem. Czy na pewno zrobiłeś? Tak, na pewno zrobiłem. No, i potem, że nie wiem. A potem na wywiadówce widzę, no, widzę, a nie, bo były te dzienniczki już internetowe. No i widzę, że nie było robione, bo są, bo są pały, nie? Więc od razu ten stres. Potem na wywiadówce, że, że nie wiem, no po prostu jakiś koszmar. Naprawdę nie znosiłam czasu, kiedy on chodził do szkoły. Do, do, do wszystkich tych po kolei, po prostu nie znosiłam tego. Zresztą do tej pory mam coś takiego, że ja żyję trybem zestresowanego ucznia, czyli w piątek po południu się strasznie cieszę. Czuję rodzaj takiego, że mi puszczają te. Te wszystkie takie jakieś, czuję się super. W niedzielę się zaczynam już denerwować. Bo przecież. W poniedziałek jest raz do szkoły. Super ekstra się czuję w czerwcu, mm -hmm. pomimo tego, że ja mam wolny zawód. Ja od lat w ogóle nie mam z tym nic wspólnego. Ja mam praktycznie zawsze fan. Powinnam mieć. A ja w czerwcu czuję, wow, wakacje. A w sierpniu od 15 mm. już zaczyna mieć takiego doła, że kończy się sierpień i wakacje, i znowu będzie wrzesień, czyli szkoła. No, jestem tak. Mam sprany mózg w tym temacie, że <grym> normalnie sobie współczuję. Ja też myślę, że te, ta wyprowadzka jakby zmieniła u nas dużo ze względu na to, że tak często to mówiliśmy, że wtedy nasz kontakt zmienił się z takiego przymusowego, codziennego przez pryzmat mieszkania razem Ty. do tego, że zaczęliśmy do siebie dzwonić, kiedy faktycznie się potrzebujemy. Mm. E, przez to też automatycznie, no wiadomo, że jak się z kimś żyje chcąc, nie chcąc, Będziesz jakby momentami jakieś swoje humory na niego przelewał, bo jakby mie mieszkacie razem. A w tym momencie jakby na I przy... mamy jeden kibelek. Tak, o, o Boże. A ja lubię go zajmować na bardzo długo, więc z Pawłem miałem potworne no, kłótnie na ten temat. E, no, ale chodzi, chodzi głównie o to, że. Mam wrażenie, że od momentu, w którym jakby pojawił się między nami ten dystans, że pewne swoje sprawy mogliśmy załatwiać na własne konto i rozmawiać ze sobą, wtedy, kiedy faktycznie tego potrzebujemy, tej drugiej opinii, stało się to bardziej naturalne, bardziej takie lekkie. Mm. To jest takie państwo, że przyjemne dla nas obojga, jakby nieprzymuszone i też nie poparte nadmiernymi emocjami tam, gdzie nie trzeba. Ale no, muszę się pokazać, że na początku, jak się wyprowadził, no niestety ten taki rodzaj. Yy... Te, tego takiego, tej trzęsawki nad nim, on mi się jeszcze utrzymywał, że ja potrafiłam, że dzwoniłam do ciebie, kurde, po prostu 100 to ja dzwoniłam, czy wszystko okej, okay? czy na pewno wszystko okej, okay? czy na pewno jest wszystko okej, okay? a z tonu jego głosu, <laughs> niego się różne rzeczy działy, więc ja oczywiście jako matka rozpoznaję te tony i ja mm -hmm. na przykład wiedziałam, że coś jest nie okej, okay. ja, a on mnie zbywa. No więc do Pawła coś jest nie okej, okay, coś jest źle. Czuję po jego głosie, mówi, ale daj mu żyć, po prostu on się wyprowadził. Tak, ale ja wiem, ja czuję po prostu, że coś jest nie tak, coś się na pewno złego dzieje, więc okropną byłam matką w takim sensie, że ten, ten biedny człowiek, no nie wiem, no był jak jak, 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 jak jakaś taka chuba. No matczyna. dobrze, ale zobacz, ale to i tak moim zdaniem ma to same plusy, no bo Pomyśl sobie w drugą stronę, bo w drugą stronę też czasami to występuje. Akurat dzisiaj o tym z kimś rozmawiałem, że czasami jest tak, że wtedy dzieci szukają zainteresowania, robiąc złe rzeczy, kalecząc po prostu swoje życie tylko i wyłącznie po to, żeby rodzice zwrócili na nich uwagę. Więc wydaje mi się, że z dwojga słego lepiej jest mieć taką hubę, bo wiele dzieciaków chce, żeby mama krzyczała z okna, kiedy wrócą do domu. I na koniec dnia to ci, którzy mogą siedzieć do dużo, dużo, dużo dłużej na dworzu, marzą o takim rodzicu, który jednak będzie pilnował, czy dziecko jest zdrowe, czy ma co, zje ma co zjeść, i tak dalej, i tak dalej. Nie myślałeś nigdy o tym w ten sposób? Ale ja myślę, że to są y, dwa. Y, to, to są dwie końcówki pewnego mm -hmm. spektrum. No tak. Czyli że no, to, że go cały czas jakoś tak, nie wiem, trzeba to nazwać jakąś też formą kontroli, co jest bardzo ohydne po prostu, że tu przegięłam. No dobra, ale czytałaś jego wiadomości, jego korespondencję? To jest już duża forma kontroli. No tego nie robiłaś nigdy. No nie, nie, nie Te, czekaj, tego czekaj, nie czekaj, czekaj, bo to było spojrzenie było nie, takie. tego nie robiłam, ale raz, jak zostawiłeś laptopa mm -hmm. otwartego ja weszłam do ciebie do pokoju, a ciebie nie było, nie że przeskrolowałam cały czat, ale Weszłaś widziałam, na i że się idziesz na, nie, że idziesz na, że się zgadujecie na, na jakąś imprezę. I ja nie, nie, nie sprawdzałam tego, no bo ja zawsze wiedziałam, że to jest syf, ale ja zobaczyłam tylko to jedno, to co było widać. I mówię do Pawła, o nie, będzie gruz, po prostu tam się coś dzieje, oni się dziś zmawiają. Pamiętam, że taka sytuacja, zobaczyłam jakiś taki fragment. Ten, natomiast tak, żeby szperać, to, to nie. No to, to jest moim zdaniem skrajność, a nie to, co powiedziałaś. To, że się martwisz, to jest zupełnie chyba naturalne, jeżeli masz dziecko. Ale masz moim, tak moim długą... zdaniem przegięłam pałę, że istnieje okay. rodzaj temperatury w, w trosce i w martwieniu się. Takie, że po prostu, mm. o, moje, moje to była ta gałka rozkręcona. Za bardzo, tak okay. uważam, bo to już było dla niego moim zdaniem formą uciemiężenia. Znaczy no. też było? Właśnie, bo mamy tutaj no. kogoś, kto kogo możemy zapytać. Znaczy zależy, bo właśnie ja też chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Ja uważam, że i tak w tej sytuacji ja trafiłem w jakby pozycja. Jakby trafiłem na mamę, która. No, no dobra, może tam i jesteś przerażona i może wiesz, wprawia cię to w jakieś emocje, ale rzeczywistość jest taka, że zawsze byłaś przy mnie. Ja nie miałem takiej sytuacji w życiu, żebym na przykład. Bardziej się bał do Ciebie z czymś przyjść. Ja nie miałem tak, że, 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 że na przykład zrobiłem jakąś głupotę i miałem takie dobra, jestem z tym sam. Bo koniec końców mm -hmm. zawsze wiedziałem, że ty tam będziesz. Wiedziałem, że może zareagujesz na to tak albo inaczej, ale to jest, to jest tylko kwestia bycia człowiekiem. Jakby każdy ma prawo do własnej reakcji, ale wiedziałem, że niezależnie od tej reakcji będziesz przy mnie. I to jest akurat coś niesamowitego. Z kolei jeśli miałbym powiedzieć, jedyna rzecz taka ograniczająca, jak już, to było no na przykład, nie wiem, że jadę na konkurs wsadów, nie? I takie, o Boże, przecież jak ty skaczesz, to można nogę złamać. <laughs> <laughs> no to to było takie, nie, no mamo, spokojnie, nie złamie nogi, będzie wszystko dobrze, jakby to, to jest ok No to, to można powiedzieć, że w jakiś tam sposób było ograniczające, ale to było ograniczające z perspektywy dzieciaka, który tego nie rozumie, jakby. To jest, ja uważam, że jak, jak mówimy o tych dwóch takich końcach, jakby, to na przykład, jak byłbym w mając 13 lat, byłbym w gimnazjum i na przykład kumpel by mi powiedział: "Ej, moja mama w ogóle nie zwraca uwagi na to, co ja robię. Mogę iść w długo, mogę iść w imprezę, I ona nawet nie zadzwoni." To pewnie wtedy miał takie Kurczę, no fajnie, mam, ma tyle no swobody właśnie. i ma tyle luzu, nie? Ale z kolei na przykład trzy lata później, patrząc na to, jak ja był w jego mm. postępowaniu sytuacji, czułbym się zajebiście samotne. No właśnie, dlatego do tego nawiązywałem, bo to mm. wydawało mi się bardzo łączące. Wiesz, to jest takie, że z jednej strony, dobra, może to ma jakieś swoje ograniczenia, ale koniec końców, w momencie, w którym jestem dorosłym człowiekiem mogę powiedzieć, że teraz w końcu, jako osoba dorosła, mam swoje wyrobione zdanie, to wręcz, że się cieszę z tego, że tak było, a nie inaczej. Bo, hmm. bo dzięki temu miałem cię zawsze przy sobie w momentach, w których potrzebowałem i nie miałem tak, że na przykład jest sytuacja, w której czuję się no, zawsze w dupie i nie mam się do kogo odezwać. Bo myślę, że każdy ma takie sytuacje, kiedy no, większość z nas, dobra, może za bardzo szufladkuję, ale bardzo dużo osób ma taką sytuację, że czuje, jakby się od niego cały świat odwrócił. Hmm. Jakby, I to jest bardzo przytłaczające, jakby, że masz wrażenie, że nikt się nie zrozumiał. ja zawsze miałem taką osobę, miałem Ale, ale muszę powiedzieć, bo, bo Mikołaj... Bo teraz, jakby bardzo się tak yy, świetnie komunikujemy, więc może on nie będzie chciał tego, bo ja to powiem, mm -hmm. bo, bo też uważam, że, że chodzi o to, żeby jednak mówić szczerze, ja, jak jest. I mam, staram się teraz bardzo z tym walczyć, ale, ale mam pewną cechę, która wiem, że była przez rana, kiedy on był mały. Oczywiście to wynikało z pewnej jakiejś tam sytuacji jego zdrowotnej, kiedy był mały, natomiast zauważyłam, że ja histerycznie histerycznie reaguję na to, kiedy jemu coś jest. Ale mam to w stosunku do najbliższych osób. Czyli kiedy mojej mamie coś jest, kiedy jemu coś jest i kiedy Pawłowi coś jest, ja tracę całkowicie po prostu świadomość niemal. Po prostu. Czyli tak bardzo się boję, że aż zaczynam, i to jest paradoks, ale pewnie gdzieś jest to opisane, co to jest za rodzaj jakiejś postawy takiej psychologicznej, zaczynam yy, się wściekać. Czyli wpadam w agresję, w złość kiedy jemu coś jest i wiem, że on przez to na pewno yy, cierpiał, to możesz powiedzieć, tak, że jemu się coś działo, yy. on miał typu, że z okiem mu się coś działo, a ja dostawałam szału. Jak z okiem? Jak z okiem ci się... Co zrobiłeś? Dlaczego? Eee! Po prostu I, i histeria, ale taka raczej, że darcie mordy. Bardzo dziwny mechanizm i mam tak za każdym razem, to jest tak jakby... Bezsilność jest chyba emocją, której ja nie dźwigam. Ale wiesz co, to Pracuję ja, nad tym, ale to jest dla mnie trudne. To ja mogę w sumie, tak bijąc się trochę, powiedzieć, że ja to trochę też mam tak naprawdę. Wiesz, ja, ja widzę na przykład wiesz, ja nie mam dziecka, więc nie mogę tego powiedzieć a propos dziecka, ale ja to widzę na przykład w sytuacjach dotyczących mojej dziewczyny, czy hmm. nawet mojego psa. Jak się dzieje coś hani albo nami. Ja dostaję korby. No ja bo dostaję, się ode mnie tego tak, ja Dosłownie mam tak, że ja siedzę i mam takie matko boskoje, ja że pracę. I, i z, jest, z jednej strony staram się, mnie. staram się zachować jakby chłodny umysł i, i mieć takie, okej, okay, dobra, stary, musisz się skupić, ogarnąć co trzeba, nie rób teraz jakby yy, z siebie nerwusa i tak dalej. To jest ciężkie, więc jakby też to w jakiś sposób, przyznaję, to było momentami ciężkie, ale też im jestem starszy, tym bardziej to rozumiem w jakiś nie, sposób. Ale kurde, teraz już wiem. Nie, nie, nie. Ani ty się od, ode mnie zaraziłeś tym. Tym, tym nerwem, a ja od mojej mamy. No. Zastanawiam się, czy moja mama od babci. Próbuję to jakoś tam sobie przypomnieć postawę babci, ale nie pamiętam. Ale może też to miała. No bo skądś moja mama się musiała tego nauczyć. Czyli to jest po prostu to jest wirus, który sobie przekazujemy. Ale nie był, rób tego swoim dzieciom. <grym> ale były takie jednoznacznie złe rzeczy, które faktycznie były ci niepotrzebne w tym dzieciństwie? Jak sobie tak pomyślisz o tym, jak dorastałeś w domu, w którym dorastałeś? Eee, znaczy, na przykład, jeśli już gadam o tym nadmiernym martwieniu się, to na przykład jest jedna taka rzecz, na przykład, która powiedzmy, że mnie ogranicza, ale to też nie jest jakaś wielka tragedia, bo koniec końców i tak robię to teraz. Ale na przykład, jeśli chodzi o sporty walki, które teraz trenuję, no to póki mieszkałem z mamą, nie było opcji od sporty walki, jakby nie. <śleszy> po prostu nie. <śleszy> nie, 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 to było nie. nie, nie. I matkę, która marzy o tym, żeby chłopiec się motorem, albo żeby uprawiał sztuki walki. Nie, nie, no to było takie, że, 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 że pamiętam, że takie mamo, ja chciałbym pójść na boks. Albo co ci to? masz taką ładną twarz, jakby. Będziesz taki poobijany, nos ci że z takim kulfonem łaził. Albo no, mózgi ja tak... zniszczą. Albo ocho dokładnie. Końca... Więc jakby to <toddź> jest. <todd no to jest taka rzecz, że może faktycznie jakbym no miałem takie na przykład szczególnie jak moi znajomi niektórzy na przykład taki mój znajomy Stanley tam już zaczął chodzić na, na na tajski to ja wtedy miałem takie kurczę no szkoda, że ja nie mogę na niego pójść, bo jakby do końca no bo jakby nie, nie przejdzie to, więc może, bo można powiedzieć, że w taki sposób, ale czy mi czegoś brakowało jakby też się... Ech, jakby to powiedzieć, jakby, tak jak mówię, to wszystko jest kwestią perspektywy, bo mm -hmm. im się jest starszym, tym trochę więcej rzeczy się widzi, tym trochę więcej się rozumie. Z kolei, im się jest starszym, też część rzeczy się przestaje zauważyć. Dzieci też bardzo mm -hmm. dużo widzą, ale akurat nie, nie o tym chodzi. Chodzi o to, że im jestem starszy, tym bardzo wiele tych jakby rzeczy, za które byłem zły jako dziecko, teraz mm -hmm. rozumiem, bo jakby trochę bardziej jestem w stanie spojrzeć z perspektywy osoby dorosłej, z perspektywy osoby która bierze na z siebie w ogóle odpowiedzialność posiadania dziecka. Jakby teraz jak ja sobie myślę o tym, teraz jak ja pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć, że jestem w takiej sytuacji, że zaczynam myśleć o swojej przyszłości pod kątem właśnie posiadania dzieci, bycia niezależnym na tyle, żeby być w stanie na nie łożyć, i jak ja sobie zaczynam myśleć o tym, faktycznie wyobraź sobie w tej sytuacji, to to jest przerażające. Jakby jak ja sobie myślę, ile składniowych rzeczy... Y Chodzi na bycie rodzicem, ile tak naprawdę rzeczy. Ja, ja, ja już teraz mam świadomość, że jest mnóstwo rzeczy, które ja po prostu spieprzę. Jakby ja to wiem. Jakby mm -hmm. dlatego, nie dlatego, że będę chciał to zrobić, tylko dlatego, że będę chciał zrobić dobrze, co nie do końca będzie dobre dla tego dziecka. I ja muszę się z tym pogodzić, to będzie też moja lekcja. I mnie to przeraża. I z tego względu, jakby coraz bardziej rozumiem, na przykład powiedzmy niektóre zachowania, które może mnie jako dziecko krzywdziły. Jakby powiedzmy, mm -hmm. może nie krzywdziły, bo to też jest jakby, to jest jakby takie bardzo mocne słowo, które w jakiś sposób mnie bolały. A teraz jakby rozumiem, z czego to wynika. I to zrozumienie pozwala mi nie być... Być przerażonym. Da, <literacy> się. T -t -teraz, teraz, to, teraz to rozumiem, Tobie dlatego opisuję to w notatniku z przerażeniem. E nie, a tak <głos rebellion> rzeczywiście to przez to, że to rozumiem też jakby dla tych sytuacji no nie wiem, czy już słowa współczucie, ale jakby... W jaki sposób identyfikujesz się z tym akurat? Bo nie da, się, nie da się idealnie wychować dziecka, nie ma czegoś takiego, nie da się stworzyć też idealnego człowieka, ale powiedziałaś już o tym byciu ładnym, właśnie, że Kasia nie chciała, żebyś chodził na MMA czy na, czy na boks, ale ty powiedziałeś, że przez większość życia byłeś naładowany kompleksami. Jak to jest możliwe, że ty byłeś naładowany kompleksami? Eee, wiesz co, z bardzo prostej przyczyny, jakby ja przynajmniej mam takie wrażenie, że to z tego wynika. Mm... Pamiętaj, proszę, by zasubskrybować mój kanał na YouTube. Jakby tutaj można już polemizować, czy to, czy, to, czy to jest wina mojej mamy, czy po prostu jakiś taki zabieg społeczny, ale mam wrażenie, że przez to ja bardzo dostawałem w, w domu do zrozumienia, e, jakby o tym, jak jestem dużo wart, o swojej, no można powiedzieć, że zajebistości i tak dalej. Jakby zawsze słyszałem, że jestem piękny, że jestem mądry, mm -hmm. że i tak dalej. I mam wrażenie, że. Potem jak poszedłem do szkoły i nie słyszałem jakby tej opinii dalej, to trochę jakby, nie, nie wiem jak to ubrać słowa, że jakby... Będąc w szkole i słysząc inną opinię i nie do końca jakby wiedząc z czego ta opinia wynika, czułem się bardzo zagubiony, ponieważ jakby... Z jednej strony słyszałem w domu, że wszystko jest okej, i tak dalej, a od rówieśników słyszałem, że nie jest okej. Okay. I wtedy miałem taki dysonans. No dobra, to czyje zdanie jest bardziej wartościowe? Czy ja jestem okej, okay, bo moja mama zdanie. tak mówi. Mu... <laughs> Zawsze. <laughs> <laughs> czy to jest mamy, czy, czy moich rówieśników? Czy powinienem się oceniać na bazie tego, co mówi czy na bazie moich rówieśników, którzy byli też dość ciężcy, No nie ukrywam. Szczególnie mm -hmm. w podstawówce, no tak jak mówię, byliśmy bardzo skupieni na rywalizacji, bardzo byliśmy skupieni na, no, na takim wyścigu szurów w tej szkole, więc jakby też stąd wynikały te kompleksy i z tego, że ja. Jak nie patrzeć, bardzo mam dużą tendencję. Ja nie wiem, czy to jest wyrobione z domu. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cenię miarą innych. Ja mam także, że na przykład, może to jest trochę wręcz aż narcystyczne zachowanie, ale ja na przykład, patrząc na innych, którym idzie, to nie jest tak, że ja mówię, że o, jemu idzie super, niech mu idzie źle, mhm. bo mi idzie źle. Tylko ja się czuję, powiedzmy, skoro. Mam tak super życie w domu, i skoro dostałem od mojej mamy tak dużo, i jestem taki ładny, i tak dalej, to często czułem, że jestem zobowiązany do tego, żeby odnieść trzy razy większy sukces, trzy razy więcej zrobić, trzy razy więcej. I W tym momencie jakby powiedzmy, że przez ten taki ciężar, który sam sobie narzucałem hmm. na głowę, przez to się czułem gorszy, przez to się czułem, jakbym robił za mało, przez to się czułem, jakbym nie robił nic nawet potencjalnie, ze względu na to, że moje wyobrażenia o tym, jaki ja muszę być, były tak duże, że każdy najmniejszy krok wydawał się za mały, więc w efekcie nie robiłem żadnego kroku. To Jest jakby takim paradoksem trochę i absurdem. Więc tak, no ja, ja byłem i do teraz jestem strasznie zakompleksiony, jak mam wrażenie. No Ale ja też, no więc wiesz. Mam wrażenie, że mam tendencję do szukania. Yy, o, inaczej. Jedyne, jakby teraz w tych w nie, że teraz, aktualnie mam trochę mniej problemów z kompleksami, dlatego że zacząłem bardziej patrzeć. Yy, 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 z zacząłem bardziej patrzeć na to, czy ja mam, jakby, czy moja wartość od osoby swojej oceniam na bazie tego, po pierwsze, czy robię komuś krzywdę, mm -hmm. czy nie. No, a w związku z tym, że tak widzę aktualnie, że nie, przynajmniej staram się nie robić nikomu krzywdy, no, to znaczy nie powinienem siebie traktować jako złą osobę. A po drugie, też zrozumiałem, że jeśli będę zawsze oceniał swoją, swoje poczucie własnej wartości na bazie aprobaty innych, to zawsze ono będzie bardzo wątłe, bo bardzo łatwo jest tę aprobatę zyskać i bardzo, bardzo łatwo jest ją stracić. I dopiero teraz jakby. Czuję, myślę i wiem, że to jest moja rola znaleźć swoją wartość w tym wszystkim. Stąd te kompleksy odchodzą jakby. Mm -hmm. Ale możesz powiedzieć, że siebie kochasz? Tak, tak. tak. I kiedy do ciebie to przyszło? Hmm. Kurczę, bardzo niedawno. Przez wczoraj? <grym> nie, nie chcę powiedzieć przez wczoraj, ale myślę, że w ciągu ostatniego roku tak najbardziej, tak naprawdę. W ciągu hmm. ostatniego roku ja w końcu doszedłem do wniosku, że że ja, ja siebie lubię, jakby, że chcę hmm. siebie lubić, bo wcześniej zawsze jakby, zresztą no ty też dobrze to wiesz, że ja no bardzo tak. lubiłem szukać dziury w sobie i to tak bardzo wręczasz momentami na siłę. I tak naprawdę gdzieś od jakiegoś roku, odkąd... Y no też jak nie patrzeć, przestałem szukać, no chyba mogę o tym powiedzieć, jakby rozwiązania w tych sprawach, w używkach, alkoholu i tak dalej. Zacząłem szukać na przykład w doskonaleniu samego siebie. To jest też bardzo różnica. Bardzo łatwo było być zakompleksionym w momencie, w którym recepty na te kompleksy szukałem w używkach. No to bardzo łatwo w tym skwitnie. Dopiero w momencie, w którym stwierdziłem, że tak to nie może wyglądać, że nie tak powinienem prowadzić swoje życie, to dopiero wtedy zauważyłem, że lepszą osobą jest terapia, mm -hmm. chociażby z Grzegorzem i, i rozmowa z osobami bliskimi. I wtedy też moja wartość, jakby poczucie własnej wartości podskoczyło do góry. Okej, okay, no ale takie poczucie własnej wartości też może podskoczyć, kiedy siadasz z mamą, patrzycie sobie w oczy i naprawdę szczerze rozmawiacie. Pamiętacie taką jedną z pierwszych, bo ciężko pewnie przypomnieć sobie pierwszą, ale jedną z takich ważniejszych rozmów między wami, kiedy ona tak naprawdę nastąpiła i poruszyliście na niej coś, co było dla was ważne i ciężkie? No ja wiem, ja wiem, ja mogę powiedzieć, kiedy była taka moja rozmowa z mojej strony. Tak. To był ten moment, jak przyszedłem do was z Pawłem z listą rzeczy, yy, które mnie tam dotykały mm. i wy i tego wysłuchaliście i pamiętam, że to był taki, no to ja już nie wchodząc oczywiście mm -hmm. tak w szczegóły, ale to był, była taka sytuacja, że po prostu ja miałem parę takich rzeczy, które gnieździłem w sobie dość długi czas, one dotyczyły no, sytuacji z Pawłem, jego alkoholizmu, mm -hmm. też jakby relacji mojej z moją mamą i Pamiętam, że ja się strasznie bałem tego. Bałem się przyjść i to mm. zrobić, jakby powiedzieć, bo bałem się, że wyjdzie osobę, która robi wyrzut. nie? Ale zrobiłem sobie pana sobie wtedy na, na karcie, na, 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 na jakby listę rzeczy, które chcę poruszyć. Przed powiedziałem, że słuchajcie, jakby dajcie mi najpierw to powiedzieć, a potem się do tego odnieść. Mm -hmm. Pamiętam, że dla mnie to był przełomowy moment, bo pamiętam, że to były rzeczy, których ja się bałem powiedzieć. Potwornie. O Jezu, potwornie. A nagle przyszedłem, powiedziałem je i nie dosyć, że zrozumiałem, dostałem zrozumienie i od Pawła i od mamy, to wiedziałem, że faktycznie was to wtedy dotknęło, także mm -hmm. że to nie było tak, że przyszedł głównie mieć pretensje, tylko, że faktycznie wtedy poczułem, że przychodzi do was równa osoba, którą uszanowaliście, jakby której ból zrozumieliście i chcecie coś z nim zrobić, jakby to było naprawdę takie dla mnie tak, przełomowe. Ja też pamiętam, że, że, że jako dorośli mieliśmy taką postawę, ja to pamiętam, wiesz, bo Człowiek, który jest jakby stawiany, nie wiem, w sytuacji dyskomfortu, mm -hmm. kiedy ktoś mówi ci, co mu nie leży, w sytuacji powiedzmy domowej, ma, ma tendencję do tego, żeby natychmiast odbijać piłeczkę i się bronić. A ja wiedziałam, jakby chyba po prostu. I Paweł też, że zrozumieliśmy, jakby powagę te, 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 tej sytuacji, tej rozmowy i jego wyznania tak mm -hmm. naprawdę. Że on mógł powiedzieć i nie było tam bronienia się jakiegoś takiego. Ale ja ale, dlaczego, ale co ty? A? Nie, po prostu że pamiętam, że my słuchaliśmy i, i nikt się nie wyrywał do tego, żeby natychmiast reagować na, 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 na to, co mówi. Mm -hmm. A jakbyście mieli osadzić w, w czasie, kiedy to mniej więcej było? Ile mogłeś mieć lat? Mm, no to było w 2018 roku. I to już było po przeprowadce. Tak, to już było po Tak, 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 tak. No po, też, po jego wyprowadzeniu. Tak, no, no tak, to Nie, to no tak jak mama się wyprowadziła, do, to <grym> <grym> już jak, jak ją wyrzuciłeś ze <grym> swojego. Tak, tak. Słuchaj, Kaszka, jakby żarty, żartami, ale czas, czas na pewien rodzaj samodzielności. czas na, <grym> tak, czas, czas na, czas na samodzielność. <grym> ale, ale wiesz, co też w Twojej książce jest taki fragment, że mieszkanie na kredyt to ta pętla, która dusiła cię potwornie, bo gdy miałaś pracę, nie spałaś spokojnie, bo miałaś na myśli, że możesz ją stracić. Kiedy zarabiałaś mniej, to nie spałaś już zupełnie, bo szukałaś planu B. Bywało w życiu, że pracowałaś tylko na ratę, a na życie pożyczaliście. Wiesz, wizualizacja życia kogoś takiego jak ty, jest taka, że kąpiesz się w złocie, w ogóle, że pieniędzy hmm. tam jest bardzo i to bardzo dużo. Zdarzało ci się w życiu zakomunikować coś Mikołajowi, że nie kupisz tego, bo nie macie na to pieniędzy? No, zdarzało się. Nie no, oczywiście, że tak. Ale, ale zdarzało się, ale muszę powiedzieć, że akurat zawsze czułam się zobowiązana, żeby jemu sprawić po prostu przyjemność. Hmm. Czyli jeżeli on czegoś chciał. To też może był błąd, że, że, że ja zawsze po prostu robiłam wszystko, żeby jemu na coś dać, mm -hmm. jeżeli on czegoś chciał. Pamiętam, że, ten było, że chciałeś komputer, coś, a akurat mówiłam, że nie, nie, nie mam w tej chwili po prostu y stosu no y hajsu, Co, jak to wy <grym 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 pieniędzy mm. kochany. Y I wtedy to mówiłam, natomiast, y natomiast byłam w stanie w pierwszej kolejności zorganizować na to, żeby jeżeli on potrzebuje, to żeby to było. Myślę, że, że momentami to, to, to nie było mądre, tak mi się wydaje. Hmm. No ale to też wiesz, bo ty dorastałeś w takim. no Wszyscy dookoła wiedzieli, że twoja mama to twoja mama, że to jest gwiazda. No i co jak każdy pewnie też oczekiwał tego, że nie wiem, kumplowałeś się dookoła bogatych dzieciaków. Jak wyglądało też twoje wiesz, społeczeństwo to Ja dookoła akurat ciebie? mam tego farta, że no to, to jest akurat plus jednej tej szkoły, do której trafiłem szczególnie do gimnazjum. Ja trafiłem do gimnazjum, w którym były osoby bardzo zamożne, cholernie zamożne, ale mm. też były osoby, które pieniędzy praktycznie w ogóle nie miały, dlatego, że były w tej szkole jakby to było liceum społeczne, mm. więc jakby przyjmowano też osoby, które nie miały po prostu hajsu na płacenie tej szkoły. I ja też zresztą, no, wychowywałem się na Mokotowie, miałem kumpli na podwórku, jakby, którzy no. No, większość osób by ją mianem typowego sebusia, no jakby. Mm, okay. Więc jakby ja miałem. Z całym szacunkiem. Z no, całym tak? szacunkiem, oczywiście. Jakby to, 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 to jest tak bardziej próbuję zwizualizować, jakby tak przyziemna osoba tak pomyślała o nim. No ale ja. Jak nie patrzeć. No, dobra, żeby też nie było. Ja w moim życiu miałem bardzo wszystko podsuwane pod nos. Też nie będę kłamał. Ja miałem bardzo, bardzo. Mama dbała o to, I że To był, też był błąd, uważam. I to, tak, i nawet ja to zauważyłem w pewnym momencie, bo. Y, jest takie słynne powiedzenie, że ciężkie czasy rodzą silnych mężczyzn, mm -hmm. silni mężczyźni rodzą łatwe czasy, łatwe czasy rodzą słabych mężczyzn. Ja dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że ten schemat, w którym ja wszystko dostaję pod nos, też jest trochę szkodliwy. Bo ja przez mega to... szkodliwy. No, no dobra, mega szkodliwy, tak? Dlatego że. <grym> <grym> Autokorekta szkodliwy, nie mega szkodliwe. Tak, a to dlatego że po prostu. Jakby my też powinniśmy mieć jako ludzie, jako młode dorastające osoby umiejętność poradzenia sobie z, z czymś samemu. Ja też mam trochę wrażenie, okay. że y, przez pewnego rodzaju, no że tak powiem, ale nad się trochę straciłem umiejętność działania w kryzysowych sytuacjach samemu i musiałem tą jakby umiejętność na nowo nabyć. Ja musiałem się nauczyć jakby jak to jest nie mieć wszystkiego podstawionego pod nos. Jakby mm -hmm. to wiem, że to brzmi głupio, bo to jest taki trud trochę, no, trud pierwszego świata, jak ktoś powiedział, może nie wiem, że, że, są osoby, które mają milion razy trudniej, ale na przykład to był mój taki ból życior, że ja musiałem się sam nauczyć jakby odpowiedzialności, bo, 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 w domu miałem na tyle łatwo, że nie byłem jej nauczony, mm -hmm. więc to jest, to jest, to jest taki, yy, no. Nie no, okropna postawa, to był właśnie chyba gdzieś tam o tym wspominałem, że w tej książce, czy w którejś tam, w którejś z nich, m, że ja, ja, ja po prostu nie traktowałam jego jak istotę zupełnie odmienną ode mnie. Czyli wydawało mi się, że jak ja mu dam wszystko to, czego ja pragnęłam jako dziecko, to będzie super. Ale to jest inny człowiek, więc moje potrzeby dziewczynki z miedzianej ze Szczecina w moim własnym domu były totalnie inne niż, niż, niż tego chłopaka po prostu. A mi się wydawało, że czyli po najmniejszej nieoporu po prostu poszłam w ocenie jego potrzeb. Czyli starałam się właściwie to robić tak, żeby. Był ten taki fajny film, kurczę, ale no, z tytułami to wiecie, o mhm. tym wieku. Że... Mhm. Bardzo młodym, bardzo młodym. Chodzi dobrym. o to, że na, na, na zewnątrz trwa wojenna zawierucha, a ojciec swojemu dziecku w, w obozie koncentracyjnym stwarza. Był taki film. Stwarza taki świat, żeby on w ogóle nie miał poczucia, że jest w tak dramatycznych sytuacjach, mhm. okolicznościach. Czyli ja po prostu. Cały czas biegłam za nim z parasolką, po prostu, żeby kropla deszczu na niego nie spadła. Yy, Chcesz, nie ma sprawy, proszę, a co, a to? A tego nie chcę do jedzenia. A może to, a może to, a może to. Yy, I w rezultacie, kiedy wyszedł człowiek, kurde, na zewnątrz, na przykład do szkoły i się okazało, że tam pada i że tam wiatr wieje czasami mocniej i że tam plują, no to myślę, że przeżył jakiś rodzaj szoku, tak naprawdę, bo, bo się okazało, że świat. Nie jest taki, że wszystko jest ciepłą bułą, taką łagodną, i zawsze wszystko jest stupcio, tylko świat bywa po prostu brutalny, a on był biedny. Tak jakby, no wiecie, no, te, tak jak mamy czasami, po prostu sprzątają miotełką kurczę każdą formę roztocza spod stupek dziecka i nie pozwalają sięgać po, po rzeczy z podłogi, co jest naturalne, po prostu, że dzieci w pewnym wieku wszystko wsadzają do, do, do dzióbka i są mamy takie, które wyjaławiają dzieci po prostu, czyli że są już tak chronione, że po prostu potem, a potem idą, jadą na wczasy pierwsze i się okazuje, że jest gangrena, no bo po prostu to wszystko jest nienauczone, ten, ten system, żeby się bronić, więc ja chyba właśnie po prostu go wyjałowiłam, no. mhm. Ale to wasze dzieciństwa różniły się zupełnie? Diametralnie? Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu. Oj, to no, tak. Myślę, że tak. nie no, definitywnie wręcz aż jakby już pomijając... Jakby... No, znaczy, i ty miałeś pomarańczy, i ja miałam pomarańczy, no. <grym> <grym> Bo moją się spływa, więc miałam. Tak, no tak, no tak. Tylko, że to też no, jakby, no, jakby po pierwsze, ja, ja się, jak nie patrzysz nie wychowywałem ze swoim ojcem. Ty mm -hmm. wychowałaś się ze swoim, który, no, no, tak no, jest, jaki jest. Ehm, no i poza tym też, no, jakby, jak nie patrzysz no, wychowaliśmy się w zupełnie innych czasach, zupełnie innych rzeczy nam jakby no powiedzmy, ja nie, nie musi, ja nie wychowywałem się w czasach, w których nie było rzeczy na półkach, w sklepach, jakby ja się wychowywałem w czasach, w których tak naprawdę wszystko zaczęło rozkwitać, wszystkiego zaczął być dostatek i tak dalej, jakby naszy, nasze wychowania się bardzo różnią i można powiedzieć, że, że tak naprawdę większością rzeczy, które ciebie raniły, ty mnie mimo wszystko uchroniłaś i to w bardzo dobry, skuteczny sposób, oczywiście. No, tak jak mówimy, no poszło za tym to, że momentami ta ochrona była aż za duża, mm -hmm. ale uważam, że i tak koniec końców jest to lepsze niż jakbyś. I... Inaczej, bardzo się cieszę, że jestem jakby Twoim dzieckiem, a nie dzieckiem Twoich rodziców. O tak. Ale cisnęłam Cię w sprawie szkoły i mnie też ciśnięto, czyli to popełniłam i mm -hmm. przyniosłam. No, ale to widzisz, po bo tylko i się o to zapytałem, bo też zastanawiałem się, czy karałaś go ciszą. Nie, myślę, że ciszą nie. No bo to też było coś takiego, czym ty byłaś karana. Nie, nie no, u nas się raczej u nas krzyczało. Tak. Raczej... <noise> 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 bo... Mogłam tam focha strzelić i na przykład, nie wiem, jak była jakaś totalnie ostra, jakaś taka, już tam później, jak był nastolatkiem mm. wymiana no to yy, huknąć drzwiami, wyjść do siebie, do pokoju i tam się zryczać na przykład. Prawdziwy bo... Tak, ja też mam wrażenie, że jednak to, co zawsze było bardzo dużym plusem w naszej relacji, jakby koniec końców, że nawet przy ogromnych awanturach, które potrafiły być naprawdę, no Potężne, to koniec końców my bardzo nie lubiliśmy zostawiać tych rzeczy w takim stanie, że dla nas, jakby i mi potworny dyskomfort, i mamy mogę, myślę, że mogę powiedzieć, tak, tak. to mnie sprawiało na przykład pójście spać dalej pokłóconymi. To e, jest fizyczny taki tak, dyskomfort, że, że jest tak. Także nie, my siedzimy w pokoje, obok, jest, obok, obok wiesz, siebie, kuchnia. a jest spina, że to jest to tak, że to jakby i mi, Więc koniec końców, jakby nawet jak te awantury były ogromne, to mm -hmm. na, nawet jak dzisiaj jechaliśmy, to gadaliśmy o tym, że one koniec końców prowadziły do czegoś lepszego, jakby potrafiły być straszne, no my naprawdę, my w siebie strasznym mięsem, jakby czasami strasznym i jakby ja też przyznaję, że no jak, jak, jakby, jakby usłyszał siebie mówiącego wtedy te rzeczy, to dałbym sobie w twarz, jakby. bo, ale byłem wtedy głupim gnojem, no, jakby taka rzeczywistość i, i... I jakby było, potrafiliśmy naprawdę się bardzo, bardzo poranić, ale z drugiej strony zawsze koniec końców źle się czuliśmy w, tym, w tej sytuacji bycia pokłóconymi. My chcieliśmy jakby się pogodzić, my woleliśmy, żeby było między nami dobrze. Więc koniec końców zawsze był ten moment, że w końcu albo ja przychodziłem, pukałem do drzwi, i mamo słuchaj, jakby przepraszam, albo mama przychodziła i mówiła, słuchaj synek, przepraszam, przesadziłem. No jakby koniec końców zawsze to się kończyło tym, dzięki czemu... Mam wrażenie, że przez to też się wyrobiło to, że my mimo wszystko sobie bardzo ufamy. Jakby, mm. że przez to, że jakby nigdy nie kraliśmy się tą ciszą, tylko woleliśmy sobie powiedzieć nawet najgorszą rzecz i potem ją przegadać, to teraz nie ma czegoś takiego, że jest jakaś właśnie temat tabu między nami albo cisza jakaś na, w, w tam poszczególnych tematach. Jakby zawsze kończyło się to rozmową. Mm. Zresztą teraz jest też fajną lekcją dla mnie na życie, jakby też związkowo i tak dalej. Jakby wiadomo, że to jest inna relacja, na przykład relacja partnerska, relacja z rodzicem, ale koniec końców uważam, że to czego ja się nauczyłem z naszej relacji, że koniec końców to, co najlepiej owocuje, to jest rozmowa mm -hmm. między rodzicem a dzieckiem. Jakby my bardzo często, jakby i to jest też w sumie się odnosi do tego, co myśmy bardzo często jako dzieci, i zresztą rodzice też teraz to bardziej patrzę na to też z perspektywy osoby dorosłej, my bardzo często zapominamy właśnie o istocie konwersacji w tym wszystkim. O tym, jak ważnym jest szczere informowanie siebie nawzajem. Tylko bardzo często na przykład próbujemy robić coś, co uważamy za słuszne dla kogoś. Albo na przykład myślimy, że skrzywdzimy kogoś robiąc coś, a tak naprawdę po rozmowie z tą osobą okazuje się, że nie stary, dziękuję, że to powiedziałeś. Jakby, albo dziękuję, że, że, że to zostało wyklarowane. Tak, żeby starałem się przewidzieć, hmm. co ma w głowie drugi człowiek. Tak, jest, tak, jest, tak, prostu, z, z, to jest porażka tak, od razu tak, na wstępie. No, tak, nie to to nie to ma szans. To jest bez sensu. Tak samo jakby ja na na przykład teraz, nawet w, w swoim związku, to czasem widzę, że ja się gryzę momentami w język, bo mam że, że mam takie, że, dobra, no nie powiem jej tego, bo ona zareaguje tak, nie? I taki, siedzę taki na burmuszony, siedzę na burmuszony, a ona mnie pyta, no ale co się dzieje? Co się dzieje? Nie, w ogóle weź się tym nie przejmuj, I, bo mam takie, że jak jej powiem, to będzie większa a po czym mówię jej, to i nagle się okazuje, że jest 10 razy lepiej. I... Tak, super się jest zaskoczyć. Ja też tak mam, że na przykład, typu, nie chciałam, w, nie wiem, tam nie wiem, z rok temu czy dwa lata temu, po prostu iść na święta tam mm -hmm. z wizytami. Y I wiłam się. I może powiem, że mam covida, może powiem, że mam... Nie wiem. Muszę się wymyślić mm -hmm. przecież, przecież no nie wypada, bo to święta są. <laughs> A w końcu stwierdziłam, że przecież ja jestem w, w, tej, w tej drodze do, do, do siebie i do takiej totalnej uczciwości. Więc nie mogę nawet próbować takich bliskich ludzi oszczędzać, mówiąc im tanie jakieś, żeniąc im tanie kłamstwa. Więc po prostu powiedziałam, że nie przyjdę, bo chcę leżeć. I to była prawda. Mm -hmm. Czysta, żywa prawda. Nie chcę nigdzie chodzić, nie chcę świętować, nie chcę celebrować. Chcę leżeć w barłogu i oglądać serial. I to powiedziałam. I, i miałam taki moment przestrachu, jak zareagują, że, mm. o, że... Zaraz pewnie do pawcia powiedzą... Bo ja żona to jest po prostu tragedia jakaś. Prostu. <laughs> <laughs> ale się okazało, że napisałeś super, dzięki za, 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 za szczerość, odpoczywaj. No i myśl sobie, Boże, ja jakie to jak, 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 jak jest super, jakie to jak jest proste, jakie to jak jest miłe przekonać się, że ludzie nie są tacy, jak my myśleliśmy, nie? Boże. Prawda nas wyzwoli. Że są fajni po prostu. Tak, no, to jest w ogóle takie jak bardzo są. ciekawe, ale jakby mam wrażenie, że tak. że... To też zmieniło nasze rację, że my zaczęliśmy jakby siebie nawzajem rozumieć, że jakby moja mama zaczęła rozumieć pozycję syna, a ja zacząłem rozumieć pozycję mamy, tak jak już mówię, że w związku z także Zauważyłem, że bardzo często, jak na przykład rozmawiam, oczywiście to nie szufladuję, hmm. bo to jest bardzo małe moje towarzystwo jakieś tam, ale zauważyłem, że jakby przeważnie konflikt między dzieckiem a rodzicem wywodzi właśnie się z braku komunikacji, że na przykład dziecko na przykład. Uważa, że rodzic go nie zrozumie albo wie, że go nie rozumie i dlatego się nie dzieli pewnymi rzeczami, nie mówi o tym, w jakiej pozycji się znajduje, jak się z tym czuje. Z kolei rodzic nie informuje, jakby dziecko traktuje dzieciaka trochę. Ja na, ja na przykład też dużo łatwiej mi było zrozumieć niektóre rzeczy. Faktycznie je zrozumiałem trochę. Jak jesteś dzieckiem, wszyscy jakby. Z jednej strony wymagają od ciebie już od pewnego momentu dorosłości, a z drugiej strony nie dzielą się na przykład z tą problemem. Nie mówią Ci, na przykład, ej, słuchaj, nie mam teraz pieniędzy, a z drugiej strony dziecko wyczuwa ten stres. I tak. Na przykład dla mnie też było swobodzące, jak ja na przykład zacząłem, zostałem informowany o tych rzeczach. Na przykład, łatwiej mi zrozumieć, ok, moja mama teraz jest zestresowana, bo jest to i to. Na przykład. Y też jakby wtedy ja zacząłem to rozumieć, że kurczę, są jakieś stresy, są jakieś rzeczy, których ja jako dziecko nie rozumiem, tak samo więc niech mnie mama po nich poinformuje, mm. tak samo one pewnych rzeczy nie rozumieją, dlatego ja ją powinienem poinformować, no jakby jeśli nie ma tej komunikacji, to jak my mamy się zrozumieć? Tak. No, ale to jest też sztuka zaufania, żeby zacząć opowiadać o takich swoich problemach, mm. no bo jednak zobaczcie, że ludzie budują sobie takie pomniki, że to jest pomnik mamy, mamy, Ech. która wszystko ogarnia, więc nie będzie mówiła mama, że teraz ma problemy finansowe, a dziecko mm. na przykład nie będzie opowiadało o tym, jak ma uprawiać se pierwszy seks w życiu, no, bo będzie się po prostu ta bariera wstydu, nie? No, bo tak. wstydzisz się pomnika. I to mhm. zazwyczaj po prostu działa z jednej i z drugiej strony, że obudowujemy się po prostu tymi epitetami, kim my tak naprawdę nie jesteśmy, mhm. w rzeczy, bojąc się tego, kim naprawdę jesteśmy, e. a budujemy po prostu coś, czym nie jesteśmy. Ale mnie też zastanawia, że jak, czy jak wysiadacie do stołu i macie coś wspominać, to co wspominacie najczęściej? Nie wiem, czy my wspominamy. Nie, my hmm. raczej rozmawiamy w trybie tu i teraz mm -hmm. o jakichś nie wiem, rzeczach, które zachodzą, albo ewentualnie znaczy, my głównie rozmawiamy o emocjach, muszę powiedzieć, że my rozkwiniamy co się. Dużo mamy takich tematów po prostu, takie tak zwane żyćko i, i okay. emocje. Bardzo dużo jest takich rozmów, więc jeżeli odnosimy się do przeszłości, to na przykład poszukując jakby momentów zapalnych, które teraz na przykład, że nie wiem, możemy się nawzajem albo ktoś nas triggerować do do jakiegoś momentu w przeszłości no na przykład nie wiem no, jeżeli wspominamy no to wspominamy jak było przesrane jak, jak choroba <laughs> alkoholowa w domu była na grubej jakiejś takiej na, na pełnej i czasami to wspominamy, ale tylko i wyłącznie w kontekście wypowiedzenia najpierw, jak teraz jest po prostu zajebiście. nie? Okay. Tak, bo to zależy, czy też mówimy o jakichś takich rozmowach, z którą, bo to też jest tak, że na przykład czasem oczywiście sobie wspomnimy jakieś rzecz, tylko że to jest bardziej sytuacyjne. Na przykład rozmawiamy, na przykład o, pamiętasz, jak byliśmy na wakacjach wtedy. Aha. Ale nasze, raczej nasze takie codzienne rozmowy opierają się, zauważyłem, że my bardzo lubimy właśnie się z tymi emocjami jakby obcować. Tak. Jakby to jest dla nas bardzo ciekawy temat, jakby analizowania mm -hmm. ich trawienia i. I porównywanie jakby perspektywy dziecka i rodzica w tym wszystkim. Jakby stąd też myślę, że... Ale! Przypomniałam hmm. sobie fantastyczną rzecz. To też jest ciekawe. Typu, nie wiem, z cztery dni temu, czy pięć, czy, czy coś takiego, jedziemy samochodem i Mikołaj mówi, no, a to wiesz, no, pamiętasz wtedy, jak y, 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 mówiłem, że pojechałem na obóz, a, 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 a siedziałem u, u, u kumpla y, 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 dwa tygodnie. <laughs> Tak, ja słucham? <głos> <głos> o... o, o kurde. Tak, przyznaję, że strasznie się wkopałam. <noise> Co? Jak to? Jak to, że dwa tygodnie on był hmm. na obozie, za który było pewnie bulone, prawda? I nagle ja się dowiaduję po stu latach, kiedy on już jest, dojrzałem facetem, że on nie był wtedy na obozie, tylko siedział u kumpla po prostu na Mokotowie. Tak, przyznaję się, przyznaję się bez mm. że byłem święcie przekonany, że już się kiedyś do tego przyznałem. Więc no, ja cały wywal mi tu wszystko, bo pewnie tego jest więcej. Na no proszę cię, jak takie numery robiłeś, to znaczy, że tego jest dużo no, więcej. Nie, nie, akurat... A w sumie to się cieszę, bo teraz już mam na to, że tak powiem, już, wiesz wywalona ogólnie, przynajmniej nie mm. będę ci kary dawała za tamte dwa tygodnie. Ale może to dobrze, że teraz. A czekaj, w... ja tu ciekawy wątek, jak, jak byłeś karany? Jakie miałeś kary w swoim życiu? Że zakaz telewizji, no to na pewno było. No, tak, tak, bo generalnie związany z elektroniką, bo ja lubiłem siedzieć przy kąpie okay. i tak dalej, więc powiązany z tym. No raczej nie, nie byłem, znaczy tam poza oczywiście jakoś tam, nie byłem osobą, która na przykład wychodziła e, bardzo długo z domu, więc raczej dawanie mi szlabanów na wyjścia z domu było niezbędne, mm. bo jakby i tak nie wychodziłem. Niego siedzieli na chacie. A, tak. <laughs> tak, ja szlaban na wychodzenie, dobrze chodźcie. E, nie, raczej to były, to, były, to były albo kary dotyczące zakazu robienia czegoś pod tytułem Nie będziesz grał na konsoli, nie będziesz robił tego. Albo, no nie, no raczej takie, raczej takie, no bo... No raz, nie wiem, czy ty to pamiętasz, czy to wyparłeś, ale raz y, pamiętasz, ja ci kazałam normalnie zrobić to, co, to, co było taka oldschoolowa metoda kary. To z borkami na śmieci? Nie, że kazałam ci napisać sto razy. Mm -hmm że nie będę więcej gubił czapki, czy coś takiego. <grymne> <grymne> po prostu zestawy... I myślałeś, z... że jak napiszę to nie zapomnę Tak, że nie, że po prostu że to jest właśnie kara. Mm -hmm. Musisz sto razy napisać mm -hmm. po prostu linika pod liniką, nie będę, be, nie będę więcej gubił czapki. Mm -hmm. bo, no, w podstawówce, bo w podstawówce no typu, że, że po prostu to był jakiś horror z tymi Kurde, z tą odzieżą, z tymi elementami odzieży po prostu. Non-stop, zgubiony szalik, rękawice, czapki, jakiś bucik, jakieś. Kurde, strój na WF. Więc pamiętam, że. Nie wiem, czy to, pamiętasz, to było, że mieszkałeś w Bugosławie. I on normalnie. Ja to mam gdzieś to, t, tę kartkę, że. Ty, tym pismem po prostu, wiesz. Mm -hmm. Tak jak kiedyś. Na... Nie zadziałało. <laughs> tak się to Nie ale słuchaj, na przykład moja pani od polskiego na wyjeździe szkolnym kazała mi napisać 120 razy, nie będę pokazywał mojej gołej dupy dziewczyno i nie pokazuje. Mm. <laughs> Czyli to, to zadziałało. Chodziło o liczbę, bo ja kazałam 100. No. No, no, Czyli po prostu tutaj chodziło o ilość, a miałeś taki silny okres buntu? Mm. Nie, nie, nie. W się sensie nie uważam. Jakby. Się to, w głowie. Właśnie tak też to do ciebie pytanie, czy to uważasz, że ja się buntowałem, ale... Znaczy, ja na pewno pamiętam, pamiętam rodzaj, y, pamiętam taki moment, bo, bo ty zawsze do mnie opowiadałeś mi o czymś, albo mówił, co się wydarzyło w szkole, albo mówił coś i z okresem takim, tej, tej, tym ostrym dojrzewania utożsamiam moment, kiedy ty zacząłeś mi mówić, y, że nie powiesz, albo y, to są moje sprawy. Albo nie interesuj się. To pamiętam, że po prostu że ewidentnie pojawił się pewien blok taki, że ja, ja mogłam tylko jedno co mm. mogłam zrobić to powiedzieć jakby co to jestem. I to, to mi się kojarzy z dojrzewaniem twoim, z takim, z, takim, z takim momentem przełomowym. No i wtedy też zaczęły, jak się kłóciliśmy to, to rzeczywiście padały takie naprawdę grube grube, raniące czasami mm. y, 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 słowa. Mm. Więc teraz jak mam koleżanki, które mają dzieciaki w tym, w tym okresie, to po prostu ja, jedyne co wiem, to że trzeba to przeczekać, po prostu. I że, że rodzic powinien mówić tylko to jedno, kocham cię, jakby co to wiesz, jestem tu obok, jakby co, no bo nie możesz go zmusić do mówienia. Ja widziałam czasami, że on wraca, mm, nie wiem, ze szkoły czy, czy, czy skądś i po prostu widzę, ja widzę po nim, czy znam tego dzieciaka od urodzenia, a nawet i przed. Mm -hmm. Więc jakby byłam w stanie wyczuć, że ewidentnie jest w emocjach, jakiś, że jest mu z czymś źle. I pytałam się, co się stało, a on mi mówił, nie chcę o tym teraz rozmawiać, i zamykał mi drzwi przed nosem, więc. Wiedziałam, że po prostu muszę poczekać. Okay. Albo, się, albo powie, albo nie powie. Myślę, tylko że ja też nie powiedziałbym, czy to można określić mianem takiego typowego buntu młodzieńczego. jakby. Ale w naszej relacji, no no bo można powiedzieć, wiesz. że to jest bunt na, na skalę naszej relacji, ale jakby tak de facto to ja nigdy nie miałem takiego buntu pod tytułem o, uciekam z domu, albo nie, wszyscy się walcie, a ja robię swoje jakby. Raczej tak nie miałem. Mimo wszystko koniec końców, zawsze na bieżąco mam wrażenie, że. Nawet w tych niewygodnych tematach była szczęścią tego wszystkiego, jakby, że byłaś o tym informowana. Tak, ale trzeba było poczekać, mm. typ, typu zmieniło się to, że dawniej mówił od razu, jak był młodszy znacznie, że jakby bolało albo coś się wydarzyło w szkole, to po prostu miałem, co się stało, A on mi mówił. A tutaj po prostu trzeba było, ale to też w sumie fantastyczne, bo mm. też między innymi wtedy zaczęłam kumać, że to jest po prostu człowiek, który jest wolnym człowiekiem, że ja tu nic, kurde, nie mogę... Przeforsować swojego. No. Amiko, szybko zaczęłeś imprezować? No bo w gimnazjum chyba pierwszy raz piłeś, tak, że rodzice cię, mamo, eee, mama no, się złapała? Czy znaczy, wiesz co, ja to jest takie trochę ciężko powiedzieć, bo pierwszy co? raz alkohol wypiłem wcześniej, bardzo mm -hmm. wcześniej. w gimnazjum. Jakby myślę, że akurat osoby z mojego rocznika to przeważnie wszystkie w międzyczasie w tym czasie zaczynały. Na zielonej szkole, z tego co pamiętam chyba. Nie? Wrócił do domu, skręciłaś dym. To pamiętam. Nie, 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 to było wróciłem wtedy do domu, pamiętam też jakby było wtedy, jak wróciłem ze szkoły. Zostałem dłużej po lekce w szkole i potem była jeszcze sytuacja, że z Gutkiem. A, była świetna sytuacja jakby. No, ja Musiałem wyprzeć coś. Raz była Pamiętam inne było, sytuacje. Bo <noise> patent, patent polegał taki, że ja też trochę, ja definitywnie mniej improwizu... imprezowałem niż moi przyjaciele, a to dlatego, między innymi, że ja miałem w piątki koszykówkę z wujkiem. I mhm. ja miałem tę koszykówkę od 19 do 20, więc na przykład w gimnazjum, kiedy no na przykład bardzo dużo moich znajomych miało taki największy okres imprezowy, ja wtedy miałem kosza, więc jakby e, ja tak naprawdę taki najbardziej imprezowy moment i taki można powiedzieć najbardziej niebezpieczny, że dla mojej osoby miałem już jak zaczęliśmy grać koncerty, tak naprawdę, e, a wcześniej to ja no jak nie ćwiczyłem, jakby szczerze, oczywiście miałem jakieś swoje wybryki, zdarzyło mi się nawet, kurczę, no bez powodu nie mogę patrzeć do teraz na cytrynówkę lubelską na, na półkach, jakby nie, mo nie mogę, zresztą niektórzy moi znajomi też e, i Miałem, oczywiście, jakieś swoje wybryki, ale ja mam wrażenie, że taki okres imprezowy to ja miałem bardzo delikatny w gimnazjum mimo wszystko. Miałem... Nie, no, kurde, no w gimnazjum nie powinno się mieć. Znaczy, to bez tego, bez to tak, 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 Ale nie no, w gimnazjum, i, i, miałem. W gimnazjum i w liceum to takie. W gimnazjum trochę... są dzieci. No dobrze, w gimnazjum i w liceum. No, jakby w liceum też, jakby w. w... W liceum też ja, ja, mimo wszystko, że zdarzało mi się imprezować, ja bardziej wolałem spędzać czas mimo wszystko albo w domu przed kąpem, albo na boisku do kosza. Ja bardzo tak lubię naprawdę, że Ja takich, takich momentów, typu, że nie wiem, gdzieś go z miasta ściągamy, zgarniamy, w ogóle na lawecie po prostu, to, 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 to nie było takich rzeczy. Tak, hmm. <laughs> brakowało. Nie, ale ra, raz, 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 nie, raz. Że, że... Że pijanego ciągniemy mm. przez klomby po prostu z powrotem do domu, to, to, to nie było raz takiego. tylko była sytuacja, że, że tam nas straż miejska zawinęła, ale no, to wtedy tak. ja byłem trzeźwy zupełnie, więc moja mama. On był wtedy tak, trzeźwy. Tylko, że sytuacja była taka, że ja nie. Mu... Odbierałam go z policji. Tak. to <grym do> jako <grym> Kasia Nosowska. Tak, nie, bo tak. no, sytuacja była w ogóle absurdalna, bo mój kumpel się zgubił w parku, ja niosłem jego plecak i w tym plecaku był otwarty alkohol. Ja, mimo tego, że byłem kompletnie trzeźwy, zabrali mnie razem ze względu na to, że niosłem ten alkohol. I też się sytuacja. Mama też przyjechała przerażona, ale nie, bo teraz powiem jak to z mojej perspektywy wyglądało. Siedzę w domu, jeszcze na szmacie trochę, prawda, tam coś ogarniam. Yy, wiedziałam, że mam go odebrać yy, yy, po południu tam z, właśnie ze szkoły. Się okazuje, że nagle dzwoni do mnie telefon. Nie znam. Więc odbieram, bo też to, to jest ten stres matki, że on może dzwonić z nie swojego, bo mu się rozładował na bank. No tak. Więc odbieram, a tam słyszę, że dzwonią do mnie z komendy policji. <laughs> I mówią, Pani Katarzyna proszę pojawić się yy, yy, po, yy, po syna. I, ja, i, ja, I to pierwszy raz taka sytuacja. I ja jeszcze mam ten taki odjazd, że o Jezus Maria, zaraz po prostu będą się gapić, że to Kasia z Heja, hmm. kurde, ma taki temat. Więc wsiadam na, na dygocie po prostu, w tych dresach, w ogóle do, do samochodu. Jadę po prostu przez mosty, przez kurde, Łazienkowską. Przestraszony, Jezus, po prostu chciałam zmutować samą sobą. Wchodzę na tą komendę, no i oczywiście, że ten pan w okienku, no wie, że to Kasia Nosowska. I mi tak, pani Kasiu, trzeźwy jest. <śm> no, spokojnie, a ja z łzami, a ja od razu taki wstyd w ogóle, i z łzami, i tu mi kapią łzy te oczy, już takie zaszklone od tej podróży, on... Pani <grywa> <grywa> można się spokojnie, trzeźwie. Można się rozejść. No ale też często ty podkreślasz to, że Mikołaj potrafi powiedzieć taką brutalną, i to brutalną e, prawdę. Pamiętasz taki pierwszy komunikat, który dostałaś od niego i pomyślałaś sobie, ej, on naprawdę ma rację. Kurczę, nie pamiętam kiedy był pierwszy. Ale, ale, ale... To, ale to też był dzieckiem, czy to już był dorosły, dorosły No, no człowiek? Na pewno w, wczesnym nastolatkiem. Mm -hmm. Nie, że on, że on po prostu zawsze potrafił odważnie mi powiedzieć co myśli, albo jakiego rodzaju błąd popełniał. No, nie mm. pamiętam, z, najczęściej ob, 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 obnażał moją jakąś taką hipokryzję po prostu, okay. wiesz. Ale nie, nie, nie przypomnę sobie teraz szczegółów. Znaczy nie, no bo nie chodzi mi o to o stricte, wiesz, o, o to, co to było, bo to, to wasza też sprawa, bo ja pamiętam tą historię, jaką opowiadałaś w książce chyba, albo w jakimś wywiadzie o tej, jak ty miałaś... Binę, nazywając to kolokwialnie ze swoją mamą o te śmieci, mm. a potem kilka dni później zadzwonił Mikołaj, który był w Japonii tak. i brutalnie cię zrózgał i to brutalnie o, tak. z tego, co, co mówiłeś. Ale to był w ogóle piękna piękny jakiś, pamiętasz? Dalej, to był <coughs> w ogóle, on nie miał świadomości tego, że ja miałam z matką taką, taką i to było bardzo niedawno, mm. to było nie wiem, z dwa lata temu, w, w, w zeszłym roku, mm -hmm. czyli zobaczcie jak że a propos bycia w procesach, to się cały czas dzieje, tutaj nie ma tak zwanej chmury po prostu, na której się siedzi i się już przerobiło wszystko to się po prostu cały czas dzieje I ja pamiętam, że właśnie miałam taką absolutnie taki duży temat z moją mamą taki naprawdę i to było tak jakby się czyściła ostatecznie już taka, bo teraz mamy z moją mamą zupełnie jakiś inny przelot, to jest tak jakby wtedy nastąpiła ostateczna eksplozja, gdzie wszystkie przyczółki jeszcze chroniące się w tych dawnych naszych schematach po prostu musiały upaść to było potworne. I mówię, z mamą doszło do takiego, takiej jazdy, i ja też pokazałam się, objawiałam się jako potwór. Naprawdę, po prostu okropne rzeczy powiedziałam do mojej mamy i w ogóle się wydarłam. Po prostu straszne, bo widziałam siebie w odsłonie po prostu strasznej. Coś pękło. I trzy dni później dzwoni z Japonii mój syn i po prostu i robi mi dokładnie to. Czyli ja, fantastyczne w ogóle doświadczenie, że ja mogłam zobaczyć, wystąpiłam w dwóch rolach. Tu byłam w takiej masce do mojej mamy, grałam po prostu czarownicę i sekundę później byłam e, moją matką, czyli cza cza czarownica stała przede mną i robiła mi. Mm, Pierdol, po prostu taki gruby. jeszcze na odległość, po prostu taki kawał świata na zdzień. No po prostu było to... Ale że ja wtedy nie byłam ujadająca. Ja byłam wtedy cicha raczej przez nie, telefon. Nie, ty byłaś cicha wtedy, mam wrażenie. Ale też czuć było, że byłaś taka przygaszona, pewnie po tej sytuacji z babcią. Zresztą, no ale też że wiesz, tak, ja, to, ja po prostu wzięłam na klatę, czyli fantastycznie się zrównoważyło po prostu, no... Tak, bo nie to, uciekniesz przed tym, bo to też ja Możesz, podkre wyjmiesz, no. bardzo chciałbym podkreślić, że to nie jest tak, że my żyjemy w jakiejś perfekcyjnej relacji. To nie jest jakby A bardzo skąd? dużo osób słuchając na przykład albo widząc na przykład jak my się teraz traktujemy, jakby mówią takie o, wy, wy macie tak wszystko świetnie. No, to nie jest ciężka też ciężka praca, to, kochani. Jest, to jest, Dokładnie, to jest, to jest, to jest, to jest, <laughs> jest naprawdę momentami, to, to wymaga bardzo dużo nie tylko jakby... E a też samokrytyki, jakby. Ja muszę być samokrytyczny wobec siebie jako syn. Mam obowiązek, jakby podważać moje zachowanie wobec mojej mamy. Tak samo moja mama ma obowiązek podważać swoje zachowanie wobec mnie. Bo jeśli zakładamy, że to, co robimy, jest najlepsze i. Bezapelacyjnie właściwe, to automatycznie jakby niwelujemy jakąkolwiek szansę na rozwój. Ja zakładamy, że to, co jest, jest OK. Dopiero w momencie, w którym się uderzymy i powiemy, okej, okay, ja jako syn mogę się zachować lepiej, i mam ja jako mama mogę się zachować, porozmawiajmy, to dopiero wtedy może to nastać. Ale czyli... I też te rozmowy były mhm. opłacone po prostu odgromem awantur, awantur, rzucaniem rzeczy. jakby To nie jest tak, że to tak się wzięło. To były lat, lata, lata pracowania nad tym tak. Ale naprawdę. chciałbym też powiedzieć, że naprawdę przywróćmy do, 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 na, na salony i do przedpokoju i do, do piwnic domowych po prostu słowo przepraszam. Ja uważam, że ono naprawdę czyni cuda. Że, że po prostu czasami, znaczy trzeba mieć oczywiście skłonność jakąś do refleksji, do takiego, nie wiem, zbadania samego siebie własne, wzięcia odpowiedzialności za własne kaprawe jakieś działania. Ale przepraszam, takie naprawdę płynące z serca, kurde, potrafi złamać yy, yy, wiele... Nie wiem, barier jakichś ochronnych hmm. pomiędzy ludźmi. Mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz tego podcastu, a nie wystawiłeś mi jeszcze oceny na platformie Spotify, to zrób to teraz. Zajmie ci to maksymalnie dwie sekundy, a możesz cały czas słuchać naszej rozmowy w tle. A ty zawsze, po, zawsze potrafiliście przepraszać? Ja tak? zawsze potrafiłam zawsze, go przepraszam. Zawsze, tak. zawsze się przepraszaliśmy, zawsze. To nie była nie była... było, że jestem matką i ja jestem starsza. Nie. <śmiech> 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 nie, to była bardziej. Dałam kres... ciała, było przepraszam. Różniło się czasem. Raz, raz jedna osoba szybciej pękała, raz druga, ale zawsze było to, tak. że przychodziliśmy i jakby jak już jedna to zrobiła, to nie było tak, że druga siedziała i takie. Nie, 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 jesteśmy nadal po kółce, mam. Gdzieś twoje przeprosiny. Tylko jak już ktoś przychodził i już doszło do tego momentu, przepraszamy, to zawsze druga strona też za tym szła. Więc, więc to akurat było. Ja go do dziś przepraszam. Czasami jeszcze wyjdą jakieś wspomnienia. Ostatnio sobie tam przeczytałem coś w internecie, czy obejrzałam jakiś taki wykład, i mówię, że tam, że dzieci do trzeciego roku życia to w ogóle coś tam. I ja mówię, ja pierdolę. I od razu do mnie fala wspomnień z jego trzeciego tego okresu. Gdzie byłam w dziwnym związku i w ogóle i, i po prostu i. Po prostu tak mnie to przytłoczyło, czyli nadal wychodzą jakieś takie właśnie, właśnie wspomnienia, typu, że zapomniałam o tym, i nagle po prostu runęło to na mnie i dzwonię do niego i mówię: Jezu, ja Ciebie przepraszam. Tak Cię przepraszam, Benarzecie, Ci mówiłam: Ten czas, wtedy, pamiętasz, to musiało być dla Ciebie straszne, a Ty byłeś w tym wieku. Właśnie się dowiedziałam, po prostu to jest: Przepraszam Cię za to, wiesz, no po prostu myślę, że do końca będę przepraszała, bo zawsze coś wylezie jeszcze, za co warto przeprosić. Ja też mogę powiedzieć tak z perspektywy syna, że jakby to jest, tak jak też patrzę po moich rówieśnikach, to często bywa problemem w komunikacji między rodzicem a dzieckiem, mianowicie czasem, i ja też miałem z tym problem, ja uważam, że naprawdę mam wspaniałą mamę, jakby nie wyobrażam sobie mieć lepszą matkę. Dzięki, ziom. tak. Oczywiście nie mówię tego, żeby tutaj słodzić, tylko mówię zupełnie szczerze, jak uważam, że... Ja to strasznie gorzkie słowa, no. Ale... <laughs> nie, no, ale, ale też na przykład przez, przez pryzmat tego, jak bardzo cenię moją mamę, na przykład długi czas e, za, zabierało mi na przykład, jak mówimy o tym, że sobie szczerze mówimy. Hmm. Ja też miałem problem na przykład ze szczerym powiedzeniem niektórych rzeczy, bo bałem się, że w momencie, w którym na przykład powiem ej, ty robisz to źle to by było tak, jakbym powiedział, ej, ty jesteś złą matką. I zauważam, że często na przykład moi rówieśnicy też tak potrafią mieć, że na przykład coś, co robią ich rodzice, ich boli, ale na przykład nie chcą o tym powiedzieć, ponieważ nie chcą jakby zabrzmieć, jakby mówili, że ich rodzice są źli. Mhm. Ja uważam, że to, że ktoś robi coś, co cię boli albo zrobił coś złego, nie znaczy, że jest złą osobą. To jest tylko jedno zachowanie, i którym się powinniśmy poinformować, bo wtedy też dajemy tej, szans tej osobie szansę na naprawienie tak. tego, na zmienienie tego. A w momencie, w którym jakby jakby, no mówię, to, to, że na przykład ja powiedziałem, że coś mnie bolało, nigdy nie oznaczało, że ja uważałem, że moja mama jest złą mamą. Mhm. A, ale bałem się, że jak to powiem, to, to, to zabrzmi, jakbym ja powiedział, że mam złą mamę. To, to było dla mnie dość ciężkie. Tak, ja miałem takie okresy w życiu jeszcze przed moją wielką przemianą, że, że ja to traktowałam jako taki komunikat typu, że jestem najgorszą matką na świecie, a teraz już wiem, że po prostu, że jeżeli komentuję jakieś moje zachowania, to ma do tego po pierwsze prawo, a po drugie, yy, można oddzielić kwestię miłości od, od Poza tym właśnie krytyki. właśnie też no. uważam, że trzeba ją oddzielić, ale też nie zapominać o niej. Uważam, że na przykład nawet jak mimo wszystko mam wrażenie, że nawet jak my się potwornie kłóciliśmy, my nawet w kłótni byliśmy sobie w stanie powiedzieć, dobra, wiesz mi, ale cię kocham. I według mnie najgorsza jest chyba sytuacja, w której na przykład dochodzi do kłótni, w której mimo tego, że to jest kłótnia, która dotyczy konkretnego aspektu, zapomina się o tym, że mimo wszystko się kochamy i jesteśmy rodziną. Mm -hmm. Jakby, słuchaj, na przykład, nienawidzę tego, że to robisz, ale Ciebie kocham. Mogę Ciebie mm -hmm. kochać, a tego nienawidzić. Jakby to nie jest tak, że to jedno przeczy drugiemu. Jakby wręcz właśnie dlatego, że się kochamy, powinniśmy być w stanie sobie o tym nawzajem mówić. Na tym polega chyba miłość właśnie na tym, że czujesz. Ty, ty powiedziałeś taką piękną rzecz, dzięki której mam wrażenie, że ja jestem teraz w swoim aktualnym związku szczęśliwie, że w związku w każdej racji powinien się czuć lekki. Mm -hmm. Takie, że to okay. powinno być lekkie, że to powinno wychodzić samo, a nie właśnie się cisnąć. I, mm. i mam wrażenie, że my sobie zagwarantowaliśmy to, że nie, nie musimy się cisnąć i nie bierzemy jakby swoich jakichś tam poszczególnych potknięć jako definicję naszej osoby. To mm -hmm. jest zdrowe, myślę bardzo. A, ale też są takie rzeczy, o których kompletnie ze sobą nie rozmawiacie? Hmm. O polityce chyba. Tak, o polityce, o polityce. O <laughs> polityce. <Słuchaj>, <laughs> osobiście w, prawie z nikim o tym nie rozmawiam. Mm -hmm. Bo to, że bardzo rzadko i to też moja wiedza jest z Tak, ]ami. my raczej rzadko. To jest chyba taki temat, którego nie tykamy. Z, też na nie wiedzę dużo bardzo mm -hmm. w tym temacie. Jakby. My chyba też mamy taką tendencję, że my nie lubimy się wypowiadać na rzeczy, których nie mamy pojęcia. Jakby. I też umiemy się przyznać, do tego, że nie mamy pojęcia. A polityce w bardzo mało. Jestem mm -hmm. w stanie się. Oni wypowiedzieć na bazie jakiegoś naszego takiego personalnego zdania, które nie jest super poparte wiedzą mm -hmm. polityczną, nie jest poparte jakimiś studiami, to są nasze jakieś ten. dlatego tego tematu za bardzo nie ruszamy. No. Mm. Ale macie takie tematy, w których się kompletnie nie rozumiecie i kompletnie tutaj jest bardzo ciężko znaleźć porozumienia. No tak, no kwestie sportu, nie? Ja unikam i uważam, że można unikać, a on ciśnie, że tak. nie rozumiem w ogóle, że ja nie rozumiem, jak ważny jest ruch. <grystanie> <grystanie> jak, jak ja mówię, Jezu, muszę schudnąć, muszę, Jezu, ciągle się nie wyrabiam z tym odchudzają, mówię, mama, co ci mam powiedzieć, no po prostu nie, nie wdrożysz ruchu, nie masz szans. I przykład wkurza to, że on mówi, że ja nie mam szans. ale jednak ostatnio trochę schudłam, a, a wcale się nie ruszałam, więc mam szansę. Bardzo dobrze wyglądasz. Ja, ja się też zgadzam, żeby nie było, zaraz wyjdę na jakieś takie. Ale wiem z drugiej strony, że będę broniła tej pozycji, że jednak dam radę to zrobić do pewnego momentu bez ruchu, natomiast kurde, wiem, że pomogłoby mi, gdyby mi się ruszyła. <laughs> Czy też, żeby to nie było, bo to trochę, że tak, jak mówię, ja przychodzi do mamy z handlem i takie ma. <laughs> <Świczyłem. laughs> tak, tak to zostało zwizualizowane przeze mnie. Sugerowane było wiele razy, że tak, powinnam tak, jednak tak, Moja ma, mama na każde urodziny dostaje skakankę i hantel. <laughs> <laughs> Ko kocham cię, ale... Proszę. No, ale wiesz, dla twojego zdrowia. Dla twojego zdrowia, tak. Jak tak. Jedziemy Chciałbym, żebyś było jak najdłużej na taki, jedziemy, Jak jedziemy na maka na przykład jesteśmy w trasie i przejeżdżałem przez maka i mam, no, synku, weź mi pójść po Maca, to weź mi kole... Zero? <grym> <grym> tak, Z się <grym> Ale, <grym> ale tak. wiecie, że ja mam takiego naprawdę znajomego, który potrafi powiedzieć, że dla zdrowia zapisał swoją żonę na maraton po to, żeby zaczęła biegać. <grym> 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 yes. Także można zrobić taki fikołek i to się da. Ale na przykład ostatni mój przyjaciel miał taki bardzo ciężki spotkał się z tym, że, że rzeczywiście znów nie będę mówił zmienia nazwiska, ale u niego była taka ciężka sytuacja, że on właśnie miał moment, w którym musiał, to jest też to cięcie, jak przekazać na przykład kobiecie, yy, że na przykład jako jej partner uważasz, że troszeczkę za bardzo przybrała. Co to znaczy, że za bardzo? Ja uważam, że to jest w ogóle, to jest, to w ogóle nie ma takiego tematu, bo yy, yy, zostawmy kobietę i jej tuszę yy, w, yy, wiesz, typu zostawmy to jej. No tak, no, znaczy ja bym tego nigdy nie zrobił, tylko tak pytam czy to terytoryczne, czy jest jakikolwiek sposób, nie, po żeby co to delikatnie to, po, ale przekazać? Po co, ale po co jej to przekazać? Bo chodzi o to, że y, z względy estetyczne tu biorą górę żołądka. No nie, zdrowotne. Ale znowu ten spikołek. To musi być w takim nie. wypadku bardzo z tuszą, żeby było... Ja bym to zostawiła. Trudne. Ewentualnie, tak jak mówisz, no typu, nie wiem, Kochanie, pójdziemy na spacer dziś wieczorkiem? No Może tak, ewentualnie. No właśnie, to też jest taki to raczej bez Ale bez nie, ale to temat, nie działa, no. bo jak Paweł do mnie mówi, chodź z nami na spacer, to ja mówię, dziękuję, pozdrawiam. <grymne> Brutalnie. <grymne> Brutalnie, ale dobra, no spotykamy się też przez to, że robicie podcast. Jak w ogóle wpadliście na pomysł stworzenia podcastu? On wpadł na pomysł. Znaczy, tak, to mogę. Znaczy, ja też przyznaję, że ja od dłuższego czasu jakby. Znaczy już od wielu lat jakby na przykład taką osobą, którą ja bardzo, bardzo followuję w mediach jest Joe Rogan. Mm -hmm. jakby i zawsze... Czyli będziecie jarać w trakcie podcastu. Nie. 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 Mm. E, jakby po. Choć... Nie, Tak, po, po, po. E, z, e, jakby mi zawsze imponowała jakby ta idea tego, że, 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 to, że to jest w pewien sposób można powiedzieć... E, bardzo elastyczny zawód. W sensie, że koncepcje, jak już się zrobi koncepcję, można zrobić tak naprawdę podcast na każdy temat, a zauważyłem, że w pewnym momencie, że my mamy bardzo dużo rozmów, które no, które mogły być po prostu dobre do wyrażenia ich na podcaście, po prostu. Jest to dla nas ciekawa forma i tak jakby spędzania czasu razem w formie rozmowy. Jest to, moja mama też jak nie patrzycie z osobą, ja też myślałem ze względu na to jakby ja uważam, że rzeczy, które mówi do mnie moja mama czasem w trakcie tych rozmów są rzeczami, jakby, które ja no, może nieskromnie uważam, powinien usłyszeć świat. Mm. Jakby uważam, że czasem wiedza, którą przekazuje mi moja mama, jest czymś, czego na przykład bardzo dużo osób powinno usłyszeć po to, żeby nie czuć się z nimi samemu. Ja też wielokrotnie w trakcie swojego życia, w trakcie rozmów z moją mamą, myślałem, że jestem z jakimś problemem sam, myślałem, że sam się z nim borykam i ona mi mówiła nagle, synu, nie jesteś sam. Jakby jest 1200 osób, które ma bardzo podobne problemy i jak nagle ogarniesz, że nie jesteś tym sam samiotki, jak parę na świecie, to będzie ci też z tym łatwiej. I mam wrażenie, że taka stąd też jakby powstała ta idea tego podcastu, żeby właśnie może oczywiście nie, to nie jest tak, że my uważamy, że mamy rozwiązania na cokolwiek, a nic w tym stylu, ale myślę, że moglibyśmy stworzyć miejsce, w którym czasem osoba, która się poczuje po prostu sama, przyjdzie i zobaczy, że nie jest czymś sama. Albo na przykład po prostu takie miejsce, bo mówię, oferta jest tak przepotężna, że właściwie startować jakby tutaj w jakiejkolwiek szranki, to nam nie przychodzi za bardzo do głowy. Natomiast tak sobie myślę, że może, i to mi się wielokrotnie sprawdzało po prostu, że może istnieje jakaś grupa osób, które tego dnia, kiedy będziemy wypuszczać czy tam innego dnia wieczorkiem, będzie chciała sobie z nami spędzić czas. Po prostu, nie wiem, no posiedzieć, nie wiem. Ja na przykład lubię z niektórymi spędzać sobie czas w internecie i po prostu, a może z nami, a, a nasza propozycja jest taka, że nie chcemy tutaj, nie wiem, jakiś, kurde, Bóg wie jakich rzeczy opowiadać, tylko chcemy tak po prostu, tak zwyczajnie pogadać, nie wiem, no nie wiem, a nóż kurczę, a może ktoś będzie chciał potem, nie wiem, w komentarzu napisać co, co o tym myśli, albo no nie wiem, po prostu, no, wiecie, ja w ogóle nie zajmuję się w życiu jakby, żeby ludziom było lżej, tak, tak, taką mam intencję, żeby było im po prostu jakoś milej. Więc tutaj możemy zrobić to na, na taki sposób. A myślicie, że będziecie w stanie przenieść te wasze takie rozmowy jeden do jednego, nie cenzurując się? Nie A sprawdzimy. Mhm. Ale no, jest taka. Ja jestem gotowa. Jesteś gotowa? Mhm. Ja myślę, że też, bo jak, jak nie patrzeć. Yy... Yy... No, 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 koniec końców to jesteśmy my. Nie mamy nic poza tym, co mamy. Nie mamy nic poza tym, co mamy. To jest to, 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 co my mamy do zaoferowania. Jakby, owszem, to nie zawsze jest usłane fiołkami, różami. Mm -hmm. Nie zawsze pachnie pięknie. Czasem śmierdzi potwornie. Mm -hmm. Ale to właśnie chyba o to w tym chodzi. Żeby to było po prostu szczere. Jakby, tak jak te właśnie nasze rozmowy przez telefon, które jakby były powiedzmy, inspiracją do tego, tak, tak, tak samo chcielibyśmy na podcaście. Co czasem będzie ciężkie. No bo ciężko jest czasem przyznać się do tego, na przykład ja... Ja też przyznaję, że ja chciałbym na przykład na tym podcaście poruszyć temat i mama o tym wie, na przykład moje przygody z używkami. Eee, bo uważam, że i nie będzie to proste do mówienia, bo nie jest to prosty mm -hmm. temat. To nie jest proste przyznać się do tego, że miało się z czymś problem, że, że ma się do teraz, jakby można powiedzieć, bo to nie jest tak, że się przestaje mieć problem. Jakby osobą uzależnioną się jest zawsze. Tylko się po prostu można być uzależnionym i czegoś nie robić po prostu. Mm. Ale de facto jakby to nie jest tak, jakby że to nie jest prosta rzecz do mówienia, ale uważam, że właśnie... Że, że powinienem, jak na przykład ja, mówiąc o tym temacie, powinienem się wyzbyć właśnie jakby tych barier, tej cenzury, ponieważ wtedy to będzie szczere i wtedy to będzie autentycznie dobre, że jeśli ja będę sobie próbując ukryć jakby wstydliwe aspekty hmm. tego, próbując ukryć, zatuszować, jakby sprawię, że to nie będzie faktycznie... Jak mam, jak mam oczekiwać od osób, że poczują w tym zrozumienie, poczują w tym jakby to, że nie są same w momencie, w którym jakby zasłaniam część za kotarą. Mhm. To jest trochę tak jakbym, trochę nie, nie przedstawiam im tego, jak faktycznie to wygląda, tylko jakbym chciał, żeby oni to widzieli. Nie, a poza tym, no nie wiem, no ja sprawdziłam to w książkach, no jeżeli się w ogóle zawraca głowę ludziom, ja pisząc mhm. książki, czy, czy robiąc, nie wiem, cokolwiek w sferze jakiej, jakiejś tam publicznej, dając coś ludziom, to po prostu uważam, że nie ma innej opcji, niż po prostu dać siebie w tym. Mm -hmm. No musisz dać kawał mięsa z siebie, żeby, żeby po prostu ludzie y, mieli poczucie, że, że poświęcając ci swój czas y, nie tracą go. No tak, ale wiesz, że da się zrobić to za jakąś metaforą, chociażby pisząc piosenki i ukrywasz jakąś dużą część siebie, wszy... a mimo wszystko, że ludzie widzą w tym swoje życie. A wiesz, a ja na przykład, tak, ale nie wszystkim chce się słuchać metafor mm. i kminić metafor. Natomiast, nie wiem... No ale wiesz, po prostu żyjemy w takim bardzo tabloidowym świecie. Myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, że jak Mikołaj teraz powiedział o problemie z używkami, to wyląduje to na pudelku. No i co? No nie, no i chodzi mi teraz właśnie o to, że to będzie coś takiego, gdzie ja zastanawiałem się, czy po prostu będziecie chcieli iść w to jak w ogień, robić mm -hmm. swoją prawdę o sobie, czy po prostu będziecie też kalkulowali, że nadal to jest bardzo wygodne życie, w które nikt nie musi zaglądać poza wami, bo wy wiecie jak to wygląda, bo o to mi tylko i wyłącznie chodzi, bo sama wiesz, jak długo nie pokazywałaś Mikołaja i nie chciałaś go konfrontować mm -hmm. najprawdopodobniej z tym Światem, a tutaj wychodzi pełna konfrontacja. Ale to jest jego. W no, okay. moich decyzja. warunkach to, jest, to, jest, Ty, tak. to okay. jest bardzo duża różnica, ponieważ faktycznie ja za to zawsze ja to zawsze podkreślałem i zawsze będę to podkreślał. Ja jestem bardzo wdzięczny za to, że póki dorastałem, mama mnie trzyma z daleka od tego życia. Mm -hmm. Nikt ni, w, w internecie nie było moich zdjęć, jakby nikt nie wiedział, jakby że ta osoba tak wyglądająca to jest synka sinosowska. Mm -hmm. Jak ja przychodziłem do szkoły, byłem Mikołajem Krajewskim. Bardzo często dopiero po jakimś czasie, czy to od nauczycieli, ludzie się w ogóle dowiadywali, kto, kim jest moja mama. Bo ja też nie miałem tendencji, bo jakby przez to, że byłem trzymany z daleka od tego świata, to jakby moja mama. Ja dopiero personę mojej mamy zrozumiałem w pełni występującą na scenie. Zrozumiałem, okay. jak wielką osobą, nie tylko wspaniałą mamą dla mnie, tylko jak wielką osobą poza tym jest moja mama. Jakby dopiero wtedy to mm -hmm. do mnie doszło. Więc ja zawsze miałem jakby możliwość życia, swoje życie na własne konto. Dopiero teraz, kiedy już jestem dużo starszy, powiedzmy, że. Zrobiłem, sam o tym zadecydowałem, bo też prawda jest taka, że ja się zacząłem w pojawiać w mediach przez moją decyzję. Ja postanowiłem, że pójdę do agencji modelingowej, mhm. i w związku z tym się zaczęły pierwsze artykuły. To była moja decyzja. Nie zostałem przez to zmuszony, nie zostałem postawiony w sytuacji, w której ja muszę żyć w tym świecie, bo takie życie mi zgotowała moja mama. I to uważam, że dlatego teraz na przykład ja jestem w stanie o tych rzeczach powiedzieć wprost i trochę nie boję się tego, co tam po powiedzą na pudelku i tak dalej, i tak dalej, bo. To jest moja decyzja, moja przemyślana decyzja, na którą jestem gotowy. Ja też uważam, że wiesz, jeżeli powiedziałeś o, o metaforze, ja na przykład uważam, że w takim odcinku, gdzie on chciałby poruszyć mhm. y, y, temat używek, y, wcale nie musi padać, jakiego rodzaju to była używka, o co chodziło w szczegółach. Ja uważam, że chodzi o to, że będziemy rozmawiali o ucieczce. Mhm. Bo dla mnie to jest temat, dla mnie w ogóle, uważam, że też napisałam o tym w książce, że uzależnieni jesteśmy wszyscy, tak. każdy od czegoś, więc tutaj mm, y, jakby, nie wiem, wartościowanie y, lepszych i gorszych po mm. prostu mm, uzależnień nie ma żadnego sensu, tak. po prostu wszyscy jesteśmy wpakowani w coś. Dla mnie, ja tutaj właśnie zawsze przywołam pana Gabora Matę, on w sposób, który mnie najbardziej zachwyca, tłumaczy istotę uzależnienia. Po prostu jest to forma, każdy znajduje swoją, przyniesienia sobie ulgi. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali o tym, przed czym ucieka młody człowiek. Dlaczego ucieka? Dlaczego skrywa się, nie wiem, nie wiem musi się napić browara albo zapalić jointa? Dlaczego musi to zrobić? Przed czym ucieka? Ja bym wolała w taki sposób tak, to a przeanalizować, zresztą, a nie tylko mówić o tym. A, zresztą ja, te, ja nie. też, bo ja uważam, że właśnie mimo wszystko, jakby, ja, ja chciałbym mówić jakby o, o tym, ale uważam, że wartościowe będzie mówienie o tym w momencie, w którym... Będzie jakby opisywanie skąd to się bierze i dlaczego to się bierze, bo jakby tak naprawdę to jest to, co mnie najbardziej dotknęło w tym całym moim przeżyciu, czyli zrozumienie dlaczego ja to w ogóle robiłem. Nie co robiłem, tylko jakby jaki jest powód, bo prawda jest taka, takie, że uzależnienie mogło być od wszystkiego. Tak. Mogłem równie dobrze, kurczę, mieć obsesy na punkcie czyszczenia znaczek, znaczków pocztowych w klaserze i robić to po 200 razy dziennie i robić to chorobliwie, jak to się mówi... Kompulsyjnie, no, mogą to nawet. Tak, kompulsywnie. Mhm. Mogłem to robić kompulsywnie, i to mogło być moją jakby moją szkodą, ale byłoby to wywołane wciąż najprawdopodobniej przez te same rzeczy, przez które było wywołane moje uzależnienie, jedno czy drugie. No, Nie, Ale to jest ucieczka, tak. więc. No, a ja oczy... też może ktoś młody by posłuchał tego, on jest w takim szpagacie pomiędzy ultra, byciem ultra młodym a, 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 a no, tak zwanym dojrzałym. Czyli perfekcyjny moim zdaniem środek. Te 27 lat jest taki, taki moim zdaniem środek, więc y, może ktoś młodszy na przykład posłucha jego i, i pomyśli sobie, dobra, kurde, szkoda życia, może na przykład nie wiem coś. Wtedy ja jako stara baba wiadę i powiem, słuchajcie. Ja na przykład tylko fajki palę. A, ale, ale, ale na potęgę ja z rock ale ale, ale, na, ale na potęgę te fajki palisz to w ogóle nie ma, o czym, nie ma o czym gadać. A skąd wiesz, że już nie rzuciłam? Na potęgę palisz. A skąd wiesz? Mikołaj? Widziałeś mnie dzisiaj z fajką? Dzisiaj nie, no. e, ale A Ja właśnie rzuciłam. Nie, no. Nie, nie powinnaś no, 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 Proszę, proszę, nie, no. Nie, no, nie rzuciłam. Nie. No, dziękuję. Ja chciałem właśnie powiedzieć, że nie powinno się składać znajomych, jeśli chodzi o sprawy dotyczące rodziny. <laughs> No ja, Więc, jak słuchaj, wiecie, że jestem dużym... Widzisz, że nerwowość we mnie no, narasta. Wiem, mm -hmm. dużym, dużym, dużym fanem jestem waszego podcastu, bo ja uważam, że on może dużo, właśnie, dużo to, problemów to, to rozwiązać. Że... Poczekaj, teraz muszę to... Nie, musimy to powiedzieć, tak. bo słuchajcie, jak Mikołaj powiedział, e, mamo, zrobimy podcast, kurde, po prostu zróbmy coś razem, tak naprawdę razem, a nie, że się wstydzimy tego, że że, że robimy na przykład, nie, że on jest ze mną w zespole, na przykład to ludzie, a z matką, z matką, z matką wychodzi na scenę. I, i tak, można mieć taką perspektywę, że było znać jasne z matką na scenę, co za wiocha totalna, pępowiny nie odcieli i tak dalej. Natomiast dla mnie to jest, słuchajcie, totalna wartość, że mój syn się nie wstydzi być ze mną na scenie. Mówię to czasami ze sceny, że ja bym na przykład nie chciała z moją mamą, chociaż bardzo kocham być na scenie a on się tego nie wstydzi. I dla mnie to jest sztos, więc... Yy... Żeby nie było, ja czułam resztę dumę z tego. Dla Oby. mnie to jest naprawdę, to jest wyjątkowe, hmm. tym bardziej, że on jest częścią naszej ekipy i wszyscy moi koledzy, wszyscy jesteśmy wszyscy razem w tym, więc to nie jest, że na zasadzie, kochani, weźcie tu mojego syna tylko to on jest na, z nas, yy, więc to jest tak, wspaniałe. Żeby, żeby też nie było, ja potrafię dostać ostry opieprz. Tak. Fox, Fox na przykład, który, którego uwielbiam ponad, uwielbia ponad życie. Jakby w te wakacje mi sprawił taki opierdol w pewnym momencie, no, że mi poszło tak. w pięty i bardzo słusznie. I tam to nie zrobił. było, że ja go będę bronić. Nie, Tylko nie, nie, ja bym bardzo dobrze Fox zrobiłeś, że należało się imienie. Im ja też, to, ja też to. mogę dołożyć. Nie? Dobra, ja, ja, ja wręcz ja się cieszę z czegoś takiego, bo ja też jakby ja to zawsze podkreślałem, jeszcze mówiłem tutaj że ja nie chcę, żeby było tak, że na przykład ja dostaję w tej sytuacji taryfę rugową ze względu na być, Ja na przykład się ucieszyłem z tego, że Fox mnie opieprzył, bo do mnie to było takie, takie, że okej, okay, ja jestem faktycznie sprawiedliwie rozliczany. Mm. Za to, co zrobię dobrze, ale też za to, co zrobię źle. No ale jest... teraz właśnie chcę, bo, bo to, znowu popłynęliśmy tak, my, myślę, że ten podcast może być trudny, bo my mamy skłonność to do jest dygresji, bardzo dobry na razie. ale do dygresji, że my będziemy, kurde, byle wrócić, byle wrócić, powrotem na to, więc wracam i chciałam powiedzieć, że jak on to powiedział i że no, dobra, zróbmy to, może rzeczywiście, nie wstydźmy się, tylko po prostu pójdźmy w to już tak na maksa. Pokażmy, że jesteśmy właśnie symbiotyczni w granicach pewnego rozsądku. No, ale jak to zrobić? I wtedy muszę to powiedzieć, i bardzo podziękować Tobie, tak. Dawid, za to, że napisałam na Instagramie, no bo byłam przecież tutaj na wywiadzie, i no, muszę powiedzieć, że dla mnie ten wywiad tutaj był jednym z najbardziej kurde szal szalonych w kontekście przygotowania prowadzącego i to była czysta przyjemność. No i pomyślałam sobie, że napiszę do niego na Instagramie i zapytam, ej słuchaj, co my mamy, jak my mamy, jak byśmy chcieli ten podcast, to co my mamy? A jaka lampka? Czy wystarczy latarka? <ścoughs> <śmian> 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 Czy wystarczy świeczka? A czym to kręcić? Czy wystarczy jeden telefon? Po prostu i w szczegółach nam y, żurnalista po prostu dał parę takich tipów, że dzięki temu po prostu mamy przeszkowany już ten pokój. No to też, ja to pewno się, że też Dziękujemy bardzo się zgadzamy. też przede wszystkim tak jak, zresztą znaczy, jakiś na jakich o tym ja to powiedziałem, że żyjemy trochę w czasach, w których ludzie bardzo często, nie mówię, że to jest jakaś stała zasada, bo też mówię, nie chcesz uwielbić, ale bardzo często jakby to powiedzieć, nie wspierają się nawzajem właśnie przez ten wyścig szczurów i tak dalej. Bardzo miło trafić na osobę, która autentycznie poświęciła swój czas, żeby nam pomóc, swoją energię i zrobiła to w sposób naprawdę wyjątkowy, więc jakby też bardzo dziękuję. Znaczy ja nadal uważam, że to będzie bardzo duży sukces, który może rozwiązać i rozładować. Powiem wam zupełnie serio, jak mi pierwszy raz opowiedzieliście o tym to pomyślałem sobie o tym, że on może rozładować wiele problemów rodzinnych, bo jesteście przykładem. Mhm. Naprawdę, możecie być przykładem też dla tego, jak dzisiaj ze sobą rozmawiać. Tak, jesteśmy też, mamy, żyjemy w rodzinie patchwork. No właśnie, jesteś ostatnio, No wiecie wyszło jak wyszło. No, nikt nie pragnie moim zdaniem, żeby, żeby wylądować w takiej okoliczności, jak każdy zakłada, że rodzina będzie na zawsze. Natomiast no, jest jak jest i jest moim zdaniem w tym temacie coraz gorzej, więc jakby, no wiemy na przykład, jak funkcjonować, może komuś to się przyda, może nasze, nasze spostrzeżenia, sposoby, w jaki sobie radzi, na jakie sobie radzimy. Z tego rodzaju skomplikowanym, mm. wielkim, potwornie wielkim, wielkim patchworkiem, bo to jest naprawdę duża grupa ludzi zaangażowanych, powiązanych ze sobą i tak dalej. Więc może, może taki temat też poruszymy. Mm. A też w tym podcaście pojawi się Paweł, bo Paweł jest, Paweł, się pojawi. Paweł jest taką legendarną postacią, której się regularnie opowiada, ale on nigdy nie ma prawa głosu. Mm. Nie, on ma prawo głosu i Paweł się pojawi oczywiście. Wszystko, co jest mówione albo opisane przeze mnie na temat mm -hmm. Pawła jest za jego zgodą. Tak, tak, ale chodzi mi o to, że on nigdy nie jest głosem. On jest nie zazwyczaj... Ma, nie ma oczywiście, że go weźmiemy po z z początku taki moment, bo też jakby jak nie... A propos odcinka o uzależnieniach, też byśmy chcieli, żeby Paweł właśnie u nas, na naszym terenie, komfortował w domu, bo my to będziemy robić w domu, żeby mógł też po prostu coś opowiedzieć, bo, bo on bardzo hmm. dużo wie na ten temat i Naprawdę, jest w tym mądry. Trzeba, trzeba mu przyznać, że on przeszedł niesamowitą przemianę jako człowiek, jakby... Mm. Ja pamiętam ten moment, jak on... Zresztą on, on już to samo powie, ale akurat dla mnie, tak z mojej perspektywy, jak na to patrzyłem. Pamiętam, jak on po odwyku, jak pierwszy raz zobaczyłem go, jak on wszedł do domu, ja... Ja byłem sceptycznie wtedy nastawiony. Ja to ostatnio, jak rozmawiałem z Hanią o tym, powiedziałem, że ja byłem sceptycznie nastawiony do jego powrotu. No bo byłem synem, który, no wiadomo, martwi się o mamę i tak dalej. Ja pamiętam, jak ja wtedy wszedłem do domu i go zobaczyłem. To było jakbym spojrzał po prostu na jakąś taką... Wydającą ciepłość, ciepłe światło żarówkę, która ci cały pokój rozświetla. Mm. Jakby Paweł jest niesamowitym człowiekiem, i uważam, że też on powinien, jakby mieć możliwość przekazania swojej perspektywy w tym A on wszystkim. Mam bo już z przyjemnością, mm. więc na pewno jednym z gości naszego podcastu będzie. Mój mąż. Mm, a będą, chudy Będą inni, tak, chudy kolarz, chudy będą kolarz. In, ale wolna ma świetne zdjęcie, no jak dzwoni na, dzwonił do mnie, patrz, no. jakiś kolarz do mnie. No. Właśnie mój chudy Ko kolarz. Ktoś no. chce mnie zaprosić na jazdę na rowerze, a będą inni goście? No będą. Ale rozmawialiście już z kimś, czy na razie sobie tak tylko myślicie? Rozmawiałam już z jedną osobą. No ja w sumie też. On myślę, też tak. rozmawiał, no bo nie jest tak, że, że, że tylko ja będę, tylko on też będzie, mm. on ma dostęp do młodych ludzi po prostu i, i ciekawych. Też byśmy nie chcieli, żeby to był jakiś celebrycki taki po prostu um, um, format, w sensie jeżeli chodzi o dobór gości, tylko um, no, ta osoba, którą ja mam na myśli, to jest ultra po prostu znana, ale na przykład y, uważam, że człowiek każdy ma, każdy człowiek niesie historię i z na przyjemnością. To osoba, którą ja chciałem, wziąć, nie jest aż tak, no że można powiedzieć, że prawie w ogóle nie na jest dochodku, znana. ale... A, ale jego tak. historia życiowa jest bardzo ciekawa, tak. szczególnie dla młodych osób, które, których bardzo, już nie będę tam mówił jaki, ale bardzo dotyka jakby wielu młodych osób jego. My, że żyją tak. są w podobnym momencie życia, przez który on przeszedł. Ale jakby. Też chciałbym chyba moją matkę jednak przetargać do by stołu. O, doskonałe, mm. ojej, to by było świetne. Dzięki za ja ja szczotką... Krystyna. <laughs> <laughs> trafiłeś. <laughs> D4 i ten złotopiony. W sensie. Ja uważam, że to by było świetne, ale mhm. dziewczyny, czyli bo Państwo nie znają w sensie tutaj sytuacji, moja mama i jej siostra, to jest, słuchajcie, to jest. To jest jak kurde, nie wiem, walka kogo z kim, po prostu. To jest, to jest gruba rzecz i musielibyśmy mieć zabezpieczenia. Nie wiem, czy nawet nie, nie warto było ochrony zatrudnić na taki odcinek, gdy będą one dwie, ja myśli... może nawet płotków tych takich mm. koncertowych, żeby je oddzielić. No, ale ten... to było. Na łączeniu jazdowe. musicie to zrobić. Jak na łączeniu. Jak, jak, jak był ten moment, że Tyson odgrył sucho Holyfield, tak, o, tam, tak tak, no to generalnie. To, to, to one tak... mają taką energię. Na, na łączeniu zróbcie, to będzie bezpieczniej. <laughs> tak. To będzie i bezpieczniej. Ale to byłby odjazd, bo to jest przepiękna relacja matka z ciotką. Och. No dobrze, ale też Mikołaj, wiesz co, ty powiedziałaś o, o tym, że jesteś dużym przeciwnikiem alkoholu. To jest spowodowane właśnie e, Pawłem? Wiesz co, czy znaczy tak, no, ja, no to akurat muszę powiedzieć, ja też z alkoholem miałem swoją nieciekawą przygodę. Ja teraz jestem przeciwnikiem alkoholu, ale też nie można powiedzieć, że jestem przeciwnikiem do końca alkoholu, bo jakby wszystko jest dla ludzi. Ja jestem przeciwnikiem używania alkoholu w sposób ucieczkowy o czymś gadaliśmy. Mm -hmm. Uważam, że szukanie w alkoholu czegoś więcej niż tylko tego, że on jest alkoholem i po, poza tym, czy, do czego on służy, jakby, znaczy no, tam powiedzmy wzbogacanie prazie. Jakby ja nie mogę powiedzieć, że jestem jego przeciwnikiem, bo sam to robiłem. Jakby, jakby ja, ja nie mogę go. Ale robić. to często ludzie, którzy to robią, właśnie są przeciwnikami. Tak, wie? ja bardzo ja uwielbiam po prostu, jak ktoś na przykład przestanie palić szlugi dwa dni temu i się zaczyna krztusić przy wszystkich, którzy palą szlugi, jakby to jest. <grym> 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 Albo na przykład mam jednego znajomego, który po każdym meczu koszykówki szedł na burgera, do, bo to było jego ulubione, po czym przestał jeść te burger i za każdym razem, jak ja go jadłem, to i mówi, jak ty masz jeść te złoki. Mm. <grym> no właśnie. Nie, ale ja, ja właśnie też nie jestem taką samą. ja Zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które potrafią korzystać z alkoholu. Mhm. Ale tak, jeśli miałbym powiedzieć, i po części mój problem z alkoholem, i po części moja niechęć do alkoholu się też wzięła z relacji z Pawłem, jak nie patrzeć. No, no bo. No bo się naoglądał. No, dzieci z takich domów wiedzą po prostu, że. No, to... że... To jest ciężki staw. No? Ja mam wrażenie, że ja też dlatego w miarę, no jak nie patrzeć, szybko się zorientowałem, że u mnie jest jakieś zagrożenie dotyczące tego. Właśnie dlatego, że sam byłem obserwatorem tego, jakie sytuacje wykazują to niebezpieczeństwo. Czyli hmm. na przykład zacząłem zauważyć, że nawet jakby były momenty, że na przykład jakby już miałem takie, że spojrzałem w lustro miałem takie, kurde, stary zachowujesz się jak Paweł wtedy. I wtedy miałem takie, no nie, no nie. Okay. Tak być nie może. Jakby. Ale ja też myślę, że Mikołaj jakby szybko wysiadł z tego, hmm. z tego pociągu. Mi się wydaje, że, że ty po prostu wcześniej skumałeś, że, że możesz po prostu być w zagrożeniu w związku tak, to, z tym. Tak, to, to prawda. i też ja nie, nie, Ty nie, nie zaliczyłeś takiego upadku, jakiegoś idyna tak zwanego. Nie, to akurat to fakt. Się ja się wycofałeś jak... wcześniej. No. Ja też się bardzo, bardzo w takim, można powiedzieć, dobrym momencie od tego odbiłem, że trochę zrozumiałem, że to nie jest, że, że, ja, że ja nie jestem osobą, która na przykład może to robić, bo hmm. po prostu nie umiem. I, i, I na szczęście, na szczęście też, no i na, 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 można powiedzieć, że dzięki tam mojemu, jakimś temu, co przeżyłem, nie trafiłem jeszcze do tego momentu całkowitego upadku, do którego niektórzy muszą do, jakby dojść, żeby się odbić. Ja się odbiłem mm -hmm. trochę wcześniej. I no, tak jak mówię, nie jestem przeciwnikiem alkoholu, jestem przeciwnikiem, jakby korzystania z niego w zły sposób. Albo ty, o Pawle, powiedziałeś bardzo piękne słowa, że poza moim ojcem jest drugim najważniejszym mężczyzną, jakiego w swoim życiu mam, kimś niesamowitym. Nie wyobrażam sobie go nie mieć, jest stuprocentową częścią mojej rodziny. Ale do takiej męskiej przyjaźni trzeba czasami dojść walkami. Walczyliście? Nie, no, oczywiście, przecież, Pawłowi, chyba z, z milion razy w życiu wykrzyczałem dosłownie z, z, z kurwieniem w głosie, nie jesteś moim ojcem. Jakby były takie sytuacje. Hmm. Oczywiście, że tak. Um... I też jakby to, to też nie jest tak, że nasza relacja teraz tak wygląda, bo, bo wyglądała tak zawsze. Nie, to też wymagało tych rozmów. Tak samo jak moja relacja z mamą nie wyglądała tak zawsze, jak wygląda teraz tak samo z nim. Ale to nie zmienia faktu, że Paweł, no tak jak mówię, mam, ja mam jednego tatę. Mój tata jest moim tatą. Mm. Jakby i tak zawsze będzie. Zawsze on będzie dla mnie najważniejszym mężczyzną. Ale de facto z Pawełem się wychowałem. Jest, jest jakby facetem, jest męskim, jakby jeśli chodzi o męskie wzorce, jest człowiekiem, którego miałem przy sobie najbliżej. Jakby to jego obserwowałem, to, to, to na bazie jego wysnuwałem jakby, oczywiście też na bazie zachowań mojego taty, ale to na bazie tego, jak on się zachowywał od mojej mamy, czy jak się nie zachował, widziałem, co powinienem robić albo czego nie powinienem robić. Tak samo z moim z codzienności, tak dokładnie. No. Jakby, tak samo, no jakby Paweł jest osobą koniec końców, która no Oczywiście mój tata też, ale Paweł jest osobą, która była przy mnie przy najgorszych momentach i też w tych najlepszych, mm. i nie zamieniłbym tej relacji na nic innego. Jakby Jest człowiekiem absolutnie niezastąpionym i wyjątkowym w moim życiu. Nie ma, nie ma w ogóle. Znowu Paweł będzie miał łzę. No, <grym> to, to jest coś, o co Ciebie nie zapytałem w naszej rozmowie. W ogóle czas bardzo szybko minął, bo to mm. już prawie rok temu, jak my, my rozmawialiśmy ze sobą, właśnie. Jak się odnajdywałeś w takich sytuacjach, kiedy widzisz, że Twoje dziecko walczy z miłością Twojego życia i możesz być bardzo i to bardzo rozdarta w tej całej sytuacji? No to było, no, to było mega straszne, ale no, też muszę powiedzieć, że. Były sytuacje, w których po prostu potrafiłam Pawłowi powiedzieć dawno temu, że, że dla mnie wybór jest jeden. Zawsze wybiorę dziecko. Czyli w sytuacji, gdybym była zmuszana do jakichś po prostu dziwnych wyborów albo coś, to dla mnie dziecko jest zawsze, to jest mój priorytet, to jest, to jest pierwszy mój wybór. I do widzenia. Partner jest zawsze nabyty <laughs> świecki tak zwany <laughs> a to jest święte. Dobrze już. Kończąc naszą piękną rozmowę, Mikołaj, pow... jutro? Mikołaj powiedział coś takiego, że dzięki mamie zrozumiałem, że jedną z najważniejszych rzeczy, jakie mogę w życiu zrobić, to być dla swoich dzieci dobrym ojcem. Piękniej się nie da. Bardzo Wam dziękuję I czekam, bardzo. i czekam mocno na Wasz podcast. Dzięki.